Evidike. Tłumaczenie, był korekta Redmuluc. Cześć, mam na imię Jason. Kiedyś byłem dobrym, przeciętnym amerykańskim dzieckiem. Mieszkałem w północnej części stanu Nowy Jork. To ja. Grałem w baseball. Opanowałem Mortal Kombat. Poszedłem na bal maturalny. Ślubowałem wierność każdego dnia. I kochałem mój kraj. A nawet spełniło się moje marzenie. Marzenie każdego amerykańskiego młodego człowieka. College, oczywiście. Była to szkoła państwowa, ale zdarzały się imprezy. Wspaniały czas, prawda? Dobrze. Coś w tym rodzaju. Musiałem też pracować ciężko w pizzerii. I oczywiście była szkoła. Musiałem nauczyć się obsługi programów graficznych, na których pracowałem, jak również uczestniczyć w zajęciach, ale nie dbałem o to. Z pewnością nie znałem się na geopolityce. Wtedy zdarzył się 911 i wszystko się zmieniło. Byłem wkurzony. Jak muzułmańscy ekstremiści ośmielili się zamordować tych wszystkich ludzi, ale czy to wszystko było prawdą? Przed inwazją na Irak, coś wydawało się nie w porządku. Wtedy zacząłem myśleć i rzeczywiście przyjrzałem się temu, co stało się tego strasznego wrześniowego dnia. To, co odkryłem, przeraziło mnie i zezłościło do tego stopnia, że podjąłem działania. Byliśmy okłamywani. Okłamywani przez długi czas. Kiedy to pojąłem, zmieniłem się z normalnego studenta college'u w politycznego faceta, takiego, który przyniesie ci pierwszą internetową bombę. Film Lose Hange. Ten film nie tylko zmienił moje życie, ale niezliczoną liczbę innych. Więc, jeżeli oglądałeś Lose Hange, dokument o 11 września, dokumentalną teorię spiskową, jest cholernie fascynująca. Och tak, wykrzyknik, kropka, coś podobnego. Oglądasz do końca, nawet nie do końca, tylko 10 minut i jesteś jak... Masz samochód spakowany, obierasz kierunek na Kanadę, jesteś po prostu, och mój Boże, to wszystko prawda. W każdym miejscu pytania pojawiają się w tym dokumencie i nie musisz wierzyć we wszystko w tym dokumencie, a i tak pytania się pojawiają. Spoglądasz wstecz i pamiętasz, co widziałeś, to co ci powiedzieli, pojawiają się pytania. Dostaliśmy straszaka. Widzisz, przez wiele lat był nim komunizm, później wojna z narkotykami, teraz wojna z terrorem. Przez całe życie musimy mieć straszaka. Lose Hange pokazuje prawo 911 w mediach głównego nurtu. Ponad 100 milionów wejść pozwoliło mi zjeździć kraj, a nawet przeciągnąć na swoją stronę niektórych przeciwników. Odpowiedzią jest, nie, kropka, nie mogą. Myślę, że ty się cały czas czymś nie zgadzasz. Nazywasz ludzi kłamcami. Nie nazywam ludzi kłamcami, sir. Nazywam ciebie kłamcą, bo jesteś kłamcą. Bo byliśmy oszukiwani o 911. I kto tak naprawdę za tym stał? Dużo ludzi w sieci wskazywało na nowy porządek świata, ale to niemożliwe. Mam na myśli Hulkstera. Nie mógł być zamieszany? Mógł. Dwo jest jedyną drogą. I dokąd prowadzi? Zdecydowałem się dowiedzieć, czy New World Order naprawdę istnieje. I jeżeli tak, to czym jest? Kto jest w to zaangażowany i jakie są ich cele? Słowo tajność jest to odrażające w wolnym i otwartym społeczeństwie. My jako ludzie z natury i historycznie sprzeciwialiśmy się tajnym stowarzyszeniom i tajnym przysięgom i tajnym spotkaniom, ponieważ sprzeciwiamy się na całym świecie monolitycznym i bezwzględnym spiskom. To system, który dysponuje rozległymi zasobami ludzkimi i materialnymi, które wykorzystuje do zbudowania zwartej i wysoko wydajnej maszyny. Ich przygotowania są potajemne i nieujawnione. Ich pomyłki są pogrzebane, niepublikowane. Dysydenci są uciszani, niewychwalani. Żadne wydatki nie są kwestionowane, żadne pogłoski się nie wydostają. Niektórzy kulą się, gdy słyszą termin nowy porządek świata. Pomimo to wszystkie wybitne osoby używają go. Świat, o którym niektórzy ludzie być może marzyli, na tej konferencji w Bournemouth, kiedy wyglądało to, jakby ta historia miała się zakończyć, że liberalna demokracja zatriumfuje i ekonomia wolnego rynku będzie się powoli rozwijać i musielibyśmy mieć wo. I wspólnie pomogą stworzyć
gdzie główni liderzy w kreowaniu nowego porządku świata i zwycięskiej strategii w zimnej wojnie. Jesteśmy częścią nowego porządku świata. I niedawno zmarły admirał William J. Crowe raz powiedział: to za długo na nowy i za krótko na porządek. Walter Isaacson napisał wspaniałą książkę o niektórych mądrych ludziach, którzy pomagali kształtować nowo po II wojnie światowej. Obmyślaliśmy sposób działania wobec Iraku. Apeluję do społeczności międzynarodowej do wzięcia odpowiedzialności w kreowaniu nowego światowego ładu. Nowy porządek świata oparty na wspólnych działaniach. Transatlantyckie partnerstwo nigdy nie było tylko fundamentem naszego bezpieczeństwa, ale było fundamentem naszego sposobu życia, zbudowany na najbardziej gorzkich i bolesnych doświadczeniach. Powstaje nowa Europa, nowy porządek świata, nowy konsensus, jak życie powinno i mogłoby wyglądać. I tam to przeminęło. To było. To był nowy porządek świata, o którym mówił prezydent George H. Bush. Historyk Harvardu Francis Fukuyama przepowiedział: koniec historii. W rzeczywistości, kiedy jest używany, ta osoba jest często dymisjonowana od ręki, ponieważ odbiór tego jest taki, że nie jest to nic więcej niż teoria spiskowa. W rzeczywistości, idea rządu światowego i nowego porządku świata dojrzewała przez wieki. Termin nowy porządek świata był często używany w najnowszej historii. Nowy porządek świata oznacza różne rzeczy dla różnych ludzi, ale dla tych, którzy chcą mieć nad nim kontrolę, znaczy to samo. To znaczy cały świat pod ich kontrolą. Oni wierzą, że ktoś musi panować. Wreszcie, ludzie są za głupi, aby wiedzieć, jak mają sami sobą pokierować. Uznają, że to ich rola. Pierwszą szczegółową publikacją była praca Samuela Zanebattena Nowy Porządek Świata, opublikowana w 1919 pod zasłoną chrześcijaństwa. Mówi o powstającym nowym porządku i opowiada się za społeczną kontrolą wszystkich ludzi i zasobów. Promuje Światową Federację ze Światowym Parlamentem, z Międzynarodowym Sądem i Globalną Policją. Niektóre cele to wspólnota, zagrożenia i straty z powodu zbrodni i zwyrodnień, determinacja, aby stworzyć bezpieczne życie społeczne, higieniczne, zdrowe i moralne, przemysł, zlikwidowanie nierówności klasowych, solidarność w interesie wszystkich w ekonomicznym procesie, naród, koncepcja narodu jako najwyższego dobra, z polityką, która pod każdym względem będzie zmierzać do tego. Każdy człowiek musi wykonywać jakąś użyteczną pracę. Międzynarodowy. Stworzenie międzynarodowego umysłu ze światową świadomością i światowy patriotyzm. Zniszczenie każdej arbitralnej władzy, która mogłaby dzielić przez własne wybory. Zakłócić porządek świata. Światowy rząd jest dobry, prawda? Spowoduje koniec wojen, oczywiście. Może spowodować koniec wojen, bo będzie tylko jeden dyktator. Myślę, że Adolf Hitler miał to na myśli. Też chciał rządu światowego z sobą, jako głównym przywódcą. Wielu widziało Hitlera jako szczyt zła, prawdziwe jądro ciemności. Ale ilu wiedziało o tym, że Hitler miał własną wizję nowego porządku świata? Hitler został wypromowany przez elity. Był wiele razy na okładce magazynu Time, dwukrotnie jako człowiek roku. Jego wizja była prosta: zunifikowanie Europy, a później świata. Jedyna różnica była taka, że robił to z pobudek rasowych, zamiast opierać się wyłącznie na religii. Nawet opisał to w mniej znanym uzupełnieniu do Mein Kampf w 1928, kiedy wiele razy używa określeń mój porządek lub nowy porządek świata. Prezydent Roosevelt potępił ten porządek przed WWS. Siły nazistowskie otwarcie szukają drogi, by stworzyć rząd oparty na reżimie wobec wszystkich ludzi, trzymany w rękach przywódców, którzy przejmą władzę siłą. Tak, przez tego człowieka i jego zahipnotyzowaną świtę. Zostało to nazwane nowym porządkiem. To nie jest nowe i to nie jest porządek.
Idea globalizacji była znacząca w nazistowskiej ideologii, także w 1936 na Olimpiadzie w Berlinie, także po raz pierwszy kółka olimpijskie zostały przedstawione, promując i gloryfikując III Rzeszę. Jako symbol, który oznacza pięć głównych kontynentów. Afrykę, Amerykę, Azję, Europę i Oceanię. Połączone i złączone w jednym. Ta koncepcja nowego świata w dalszym ciągu definiuje olimpiady po dzień dzisiejszy. Halo, moi australijscy przyjaciele, Australia, witam i zapraszam. Jeden świat, jedno marzenie. Metody Hitlera, młodzieżowki, obozy koncentracyjne, eugenika i agresja militarna było tak widoczne dla reszty świata, że w końcu przegrał. Jednak jego wizja nowego porządku świata wciąż jest żywa. H.G. Wells, autor Wehikułu Czasu, Wojny Światów, pisał o planowanym światowym państwie, gdzie musi być wspólna wiara i prawo dla ludzkości. W 1939 opublikował książkę na ten temat, zatytułowaną The New World Order, i znowu Wells ma podobną wizję, twierdząc, że narodowy indywidualizm musi odejść i suwerenność krajów musi się skończyć. Napisał, w wielkiej walce do powołania zachodniego socjalistycznego świata współczesne rządy mogą znikać. Na chłodno przewidział możliwość, że niezliczona liczba ludzi znienawidzi nowy porządek świata, czyniąc ich nieszczęśliwymi przez frustrację i ich pasje, ambicje poprzez jego nadejście, i zginą protestując przeciw temu, wielu z nich to dzielni i pełni wdzięku ludzie. Kolektywizm to koncepcja, gdzie indywidualność zostaje zdyskredytowana, gdzie grupa jest ważniejsza. Najwyższa grupa, oczywiście, to państwo. I sprowadza to się do faktu, że państwo to najważniejsza formacja społeczeństwa, a obywatele istnieją tylko po to, aby służyć państwu. Inni ważni ludzie także promowali nowy porządek świata w latach 60., w tym przemysłowiec i były gubernator Nowego Jorku, Nelson Rockefeller. Oto niektóre z powodów, które naciskają na nas energicznie w kierunku budowania nowego porządku świata. Rockefeller został także wiceprezydentem podczas kadencji Geralda Forda. Przywódca religijny, papież Paweł VI, działacze międzynarodowych organizacji, urzędnicy państwowi, przedstawiciele prasy, nauczyciele i wychowawcy. Wy wszyscy musicie zrozumieć, jaką rolę pełnicie w budowaniu nowego porządku świata. Podobnie były prezydent Richard Nixon. Kropka, wierzę, że każdy z nas musi budować nowy porządek świata. Jednakże Nixon był tubą swojego dominującego doradcy, sekretarza stanu Henry'ego Kissingera. Kissinger był chyba najgłośniejszym zwolennikiem nowego porządku świata swoich czasów. Powoływał się na niego od czasu do czasu, w gazetach, na spotkaniach i w wywiadach. Magazyn Time uznał obydwu Nixona i Kissingera ludźmi roku po ogłoszeniu przez nich nowego porządku świata w Chinach. Jednakże pracowali oni nad tym dużo wcześniej, w niejawnych dokumentach. Obydwaj dyskutują o nowym porządku świata z prezydentem Indonezji. Media głównego nurtu nawet krytykowały wizję Kissingera. Na początku lat 70. obszarpana moda na nowy porządek świata wchodzi w życie. Ale wygląda ni mniej ni więcej na nowy porządek pana Kissingera, powstały w jego umyśle. Nowy porządek świata Kissingera spadał z radarów przez pewien czas. Jednakże można było zobaczyć ponowne ożywienie podczas prezydentury pierwszego Busha. Oto Brent Scowcroft, były wiceprezes Stowarzyszenia Kissingers i były doradca Rady Bezpieczeństwa Narodowego w czasie administracji Forda i Busha seniora podczas dyskusji o nowym porządku świata. Patrząc na tytuły dzisiejszego ranka, myśl, czy jesteśmy gotowi na nowy porządek świata? Przyprawia mnie czasem o deszcze, że określenie nowy porządek świata, obawiam, że jestem częściowo odpowiedzialny za wskrzeszenie. Dla mnie, co to symbolizuje? To możliwe fundamentalne zmiany charakteru naszej odpowiedzialności w kwestii bezpieczeństwa narodowego. Oto Charlie Rose pyta Scowcrofta, Kissingera i byłego doradcę Rady Bezpieczeństwa Narodowego Zbigniewa Brzezińskiego, czy żyjemy w nowym porządku świata? Jeżeli teraz myślimy o amerykańskiej polityce zagranicznej, jesteśmy w szczególnym momencie, który staje się na nowo zdefiniowany. Czy my tworzymy nowy porządek świata? Jesteśmy w momencie, kiedy międzynarodowy system jest w okresie zmian, jakiego nie widzieliśmy przez ostatnich kilkaset lat.
w niektórych częściach świata. Państwa, gdzie istniejący system oparty na narodowym systemie rezygnuje z tradycyjnych aspektów. Jak w Europie czy na Bliskim Wschodzie. George H. W. Bush prowadził kampanię nowego porządku świata, jak żaden prezydent przed nim. Otwarcie o tym mówił podczas przemówienia do ONZ. Toczy się gra o więcej niż małe państwo. To wielka idea, nowy porządek świata, gdzie wszystkie narody łączą się we wspólnym celu, aby osiągnąć powszechne pragnienie ludzkości. Znowu, zjednoczona Europa była głównym celem w tworzeniu tego porządku, z pewnymi wyjątkami. Świat staje się jednym. Półtora roku temu, w Niemczech, powiedziałem, że naszym celem jest Europa w jedności i wolna. Dzisiejszego wieczora Niemcy są zjednoczone. Europa staje się zjednoczona i wolna. Dlatego świat może wykorzystać tą możliwość i wypełnić dawną obietnicę nowego porządku świata. Możemy odnaleźć sens i nagrodę poprzez służenie wyższym celom niż my sami. Światłego celu, oświecenia tysięcy punktów światła. Bush senior i jego administracja podróżowali i promowali tę agendę poza granicami, gdy tylko mieli taką możliwość. Prezydent często mówił o nowym porządku świata. Kropka, i my mamy niesłychaną możliwość zbudować nową erę pokoju i dobrobytu, tu i za granicą. Zbudować nowy porządek świata. W moim rozumieniu, sądzę, że prezydent, nie znam kontekstu wypowiedzi, jego przemówienia, wczorajszego wystąpienia w Nowym Jorku, powiedział, że Chiny muszą być częścią nowego porządku świata. Chciałabym zapytać, jak pan sobie wyobraża dopasowanie Chin do nowego porządku świata? Jest to kraj, z którym mamy zamiar mieć stosunki ze względu na jego geopolityczne znaczenie. Amerykańscy oficjale mówią o zburzeniu regionalnych i narodowych barier do przepływu dóbr i usług, które przyczynią się do spektakularnych zysków ekonomicznych na całym świecie. Budujemy nowy porządek świata. Bush rzeczywiście komentuje w bazie sił powietrznych w Maxwell oświadczenie narodzin tego porządku i to, o czym chciałbym dziś powiedzieć. O nowym świecie, jaki kształtuje się dookoła nas. Że perspektywa nowego porządku świata jest w naszym zasięgu. W następnych tygodniach będę mówił o szczegółach, o możliwościach powstania nowego porządku świata w miejsce zimnej wojny. Ale dzisiaj chciałbym poruszyć inny aspekt tego porządku. Widzicie, zimna wojna się skończyła. Zobaczyliśmy możliwości, jakie daje nowy porządek, w którym narody są razem. Odnosi się do nowych sposobów pracy pomiędzy narodami w celu powstrzymania agresji i osiągnięcia stabilizacji, ale kiedy stare zagrożenia znikają, pojawiają się nowe. Dążenie do nowego porządku świata to po części stanowi niebezpieczeństwo zaburzenia stabilizacji w Zatoce. Musimy odnieść sukces w operacji Pustynna Burza, aby nadać nowy kształt i tempo dla nowego porządku świata. Komisja ONZ, zbrodni Korei Północnej. Dopiero po zakończeniu transformacji będziemy mieli sposobność w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje nowy porządek. Nowy porządek świata jest naprawdę narzędziem, które daje możliwości nowemu światu. Ten porządek nabiera kształtu i misji, nie tylko wspólnych interesów, ale na dzieleniu się ideami. Po zakończeniu wojny w Zatoce Bush miał obsesję na punkcie nowego porządku świata, do tego stopnia, że miał serię glocków z wygrawerowanymi napisami, które podarował członkom swojej administracji, m.in. Colinowi Powellowi, Brentowi Scowcroft, Lickowi Heneyowi i generałowi Normanowi Schwarzkopf. Heney nawet zatwierdził dokumenty rządowe dotyczące nowego porządku świata. Sekretarz Obrony Narodowej Dick Cheney zatwierdził zmieniony projekt z zakresu polityki nowego porządku świata. Pentagon wsparł wcześniejszy kontrowersyjny projekt i porzucił strategię jednego supermocarstwa. Końcowy dokument kładzie nacisk na międzynarodowe sojusze i organizacje,
Jest to bezprecedensowy czas dla wszystkich ludzi na Ziemi do dyskusji, co nowy porządek świata dla nich oznacza. Ludzie poprzez media. Czy ktokolwiek mówi o nowym porządku świata? Czy istnieje nowy porządek? Tylko wizja. On ma swoją wizję. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale czy istnieje w głowie prezydenta? Czy też istnieje tam w rzeczywistości? Prezydent widzi ten epizod jako pierwszy sprawdzian. Pierwszy przykład zorganizowania nowego porządku świata. Niektórzy nazywają go nowym nieporządkiem świata. I wiele w tym prawdy. Szefowie uniwersytetów i instytucji. Rozmawiamy o nowym porządku świata w Georgetown. I bardzo chcemy być jego częścią i żyć dalej. To będzie świat, jaki będzie dominował w najbliższej przyszłości. I prawdopodobnie dłużej niż wojna w Zatoce i nowy porządek świata, który jest modnym słowem w chwili obecnej, więc sekret nowego porządku świata jest w tym momencie tylko sloganem, ale ma pewne tło historyczne w zakresie, że miał powodzenie przez lata. Tajemnicą jego jest jak nauczyć się stosować koalicję. Jesteśmy skuteczni jako narody zjednoczone. Ludzie z rządów. George Bush ogłosił nowy porządek świata. Bez wyrażenia nowych amerykańskich celów. Prezydent ciągle zawodzi, jeżeli chodzi o jasne wyartykułowanie celów. Dla naszego narodu polityka zagraniczna jest w nowej epoce. Odkrywam, że termin nowy porządek świata jest oburzający. Nie tylko w aspekcie historycznym, ale dzisiaj i politycznym. Myślę, że Harding miał absolutną rację i działania administracji zaraz po ogłoszeniu nowego porządku świata zadają kłam faktom, co jest prawdziwą esencją tego, co nazywają nowym porządkiem świata. Pierwszym działaniem NWO było a. wywołać wojnę i b. znowu sprzedawać broń. To jest ten nowy porządek świata? Wiemy z całą pewnością, że George Bush zastrzegł sobie prawa autorskie do tego terminu. W następstwie tej wojny to tylko puste naczynie. Czy będzie tam coś wlane? Czy jest to odpowiedni czas, aby go używać? Czy to będzie nowy porządek świata? Czy znaczący nieporządek w procesie, kiedy patrzymy w przyszłość? Zacznijmy z Madeleine. Myślę, że faktycznie jesteśmy trochę zbici z tropu. I wielu z nas to się nie podoba. Częściowo poprzez poprzednie historyczne konotacje i częściowo, ponieważ jak sądzę, częściowo się nie pokrywa z drogą, jaką świat powinien kroczyć, albo jest w tym momencie, ale jesteśmy daleko od tego, aby widzieć porządek świata i nie jestem pewna, czy to jest w najlepszym interesie USA, aby powstał nowy porządek świata, gdzie jako USA jesteśmy policjantami. Od jakiegoś czasu wielu zaczyna krytykować ten porządek. To określenie zaczyna wracać do początku. Jesteśmy bardzo sceptyczni, jeżeli chodzi o nowy porządek. Jeżeli nie jesteśmy pewni reguł, jakie będą, bo dotychczas powstał międzynarodowy porządek z regułami, do których nie zostaliśmy dopuszczeni i nam szkodzą, nawet wtedy, kiedy były szanse, że te reguły będą nam sprzyjać, zmieniano je. Jednobiegunowy świat, świat jednego supermocarstwa, może być dla nas zagrożeniem. Nowy porządek świata pod działaniami Narodów Zjednoczonych znaczy, poza innymi sprawami, koniec naszego Boga, naszych praw, zabezpieczonych w Konstytucji. Nowy porządek świata, który jest nazywany przez niektórych nowy nieporządek świata i przez niektórych mających bardziej liberalne przekonania. Przejęcie świata przez Radę Stosunków Zagranicznych, Komisję Trójstronną i ONZ chcą nas wszystkich zniewolić. Ale czym są te organizacje? Kto je założył i jakie są ich strategiczne cele? Zacznijmy od Rady Stosunków Zagranicznych. Zgłębijmy się w historię, aby zrozumieć grupy Okrągłego Stołu i ich pochodzenie. Ich korzenie sięgają głęboko w historię, do czasów, kiedy powstawały tajne stowarzyszenia i tajne organizacje tworzone przez Cecila Rhodesa. Bardzo wpływowej i bogatej osoby. Ludzie słyszeli o nim w kontekście historycznym i słyszeli o Rhodes Scholarship i myślą, dobrze, czyż to nie jest wspaniałe, ale ludzie nie rozumieją wszystkiego, co jest z tym powiązane. Cecil Rhodes, kiedy umarł, zostawił swoją wielką fortunę. Nie swojej rodzinie, nie swoim spadkobiercom, ale na stworzenie tajnych stowarzyszeń. Wiemy o tym, ponieważ
Pewni ludzie, którzy byli gruntownie zaangażowani w tę organizację, pisali o tym. Jednym z najlepszych autorów w tym temacie jest profesor Carol Quigley. Napisał kilka książek. Tragedia Antiochy jest jedną z najbardziej znanych jego książek. Opisał ze szczegółami tajne organizacje stworzone przez Cecila Rhodes. Wyjaśnił to w tych książkach, bo wie o tym, ponieważ był wciągnięty do wnętrza tych organizacji. Ale nigdy nie był ich członkiem, zapraszano go jako historyka. Miał możliwość wglądu w ich tajne protokoły i dokumenty, badał je kilka lat. Znał głównych graczy. Zrozumiał, o co tam chodzi i opisał to w książkach. To jest zdumiewające, że opisał to z wszelkimi szczegółami. Jakie są cele organizacji? Kim byli główni gracze? W kontekście wszystkich wielkich międzynarodowych wydarzeń od I wojny światowej. Fundamentalne znaczenie ma fakt, że jeżeli sięgasz do korzeni, to dowiadujesz się, że oni tworzyli wszystkie brytyjskie zależności, które nazywali grupami okrągłego stołu. Te wszystkie małe grupy, przy małych okrągłych stolikach, utworzyły grupę frontową. I celem grupy frontowej i wszystkich okrągłostołowych grup było przenikanie do rządów różnych krajów, przenikanie do mediów, systemów szkolnictwa i edukacji. Innymi słowy, celem było wniknięcie do całej społecznej konstrukcji, centrów władzy, organizacji społecznych i dosłowne ich przejęcie od środka, ale tak, aby inni się nie zorientowali, że ktoś ma nad nimi kontrolę. Po pierwszej w 1919 wojnie powstała Liga Narodów jako prekursor ONZ, co było wizją prezydenta Woodrowa Wilsona i jego 14 punktów. Liga Narodów była pierwszym krokiem w kierunku nowego porządku świata i pierwszą próbą rządu światowego, oparta na modelu kolektywizmu. I była owocem myśli elit, przodków tych, którzy wciąż pracują nad tym projektem. Oni są kolektywistami, i to bardzo bogaci ludzie. To są ci w tym kraju, którzy zdominowali wpływowe, wolne od podatku fundacje, jak Carnegie Endowment for International Peace, Fundacje Rockefellera, Fundacje Forda i grupy jak te. Ci ludzie zostali zarejestrowani, nawet wtedy, że musieli mieć nowy rząd światowy. Oni marzyli o tym, co istocie ucieleśniała Liga Narodów. Solidnie nad tym pracowali. I jedną z przyczyn było zachęcenie USA do wzięcia udziału w wojnie światowej, ponieważ kryzys I wojny światowej uwarunkowałby u Amerykanów zmianę systemu myślenia. Naprawdę nie chcemy drugiej takiej wojny, nieprawdaż? To jest jeden z tych lęków. Oni wtedy myśleli, dobrze, poprzez to, że braliśmy udział w wojnie, to teraz jako jeden z głównych uczestników przy stole możemy ukroić kawałek z tego tortu i stworzyć nowy rząd światowy. I to było to, czym się stała Liga Narodów. Ale jak to się stało, że amerykańskie społeczeństwo nie chciało za tym podążać? Wilson był świadomy elity i ich kontroli nad społeczeństwem. W swojej książce The New Freedom, wydanej w 1913, on omawiał takie grupy. Od kiedy wszedłem do polityki, dostawałem takie opinie od ludzi, którzy zwierzali się mi prywatnie. Najwięksi ludzie w USA, z przemysłu i handlu, boją się czegoś. Oni wiedzą, że gdzieś jest zorganizowana władza. Tak subtelna, tak ostrożna, tak zamknięta, tak całkowita, tak wszechobecna, że lepiej nie mówić o tym nawet szeptem, obawiając się potępienia. Ostatecznie ta wiedza go nie oszczędziła, aby stać się kolejną marionetką globalnej elity. Oglądasz Invisible Empire, nowy porządek świata został ogłoszony. Jestem Alex Jones, producent tego filmu. Nakręciłem 5 z najlepszych 10 filmów w historii internetu. Czy to Lose Hange, Final Cut, Endgame, The Obama Deception czy Fall of the Republic? Tak, nakręciliśmy informacyjnie dobrze udokumentowane filmy, ale prawdziwa zasługa w sukcesie tych dokumentów należy się tobie, widzu. Moi przyjaciele, Invisible Empire, niewidoczne imperium, jest tak ważne dla ludzi, którzy muszą załamać ten kurs historii klasy panującej, które elity przygotowuj. Proszę, wspierajcie twórców filmu, abyśmy mogli robić następne. Wchodźcie na infowars.com, kupujcie wysokiej jakości Hard Sense DVD, gdzie jest dodatkowych ekstra 30 minut. Robcie kopię tego, bo jest to materiał możliwie najlepszej jakości. Dajcie to każdemu, kogo znacie. Pokazujcie publicznie, czy to biblioteka, czy lokalny teatr, czy twój dom. Dajcie każdemu, kogo znacie. Zostańcie członkami Prison Planet TV. Ściągajcie wszystkie moje filmy najlepszej jakości. Wypalajcie.
Pokażcie na dyskach i rozdajcie w waszej społeczności. Jeżeli rozpowszechnimy to globalnie, oni nie będą mieli możliwości wprowadzić swoich diabelskich planów. Przeznaczenie tego filmu jest w twoich rękach. Przyczyniliście się do niewiarygodnego sukcesu moich wcześniejszych filmów. Teraz też na was liczę. Raz jeszcze. Infowars.com do ściągania DVD, albo zadzwoń pod bezpłatny numer 888-253-3139, albo oglądaj w dobrej jakości na PrisonPlanet.tv. Piłka w twoich rękach. TV PrisonPlanet.tv jest lepszym narzędziem niż nawet Infowar.com. Przez ponad 6 lat moich występów w radio i TV, wszystkie moje filmy są najwyższej jakości. Moje książki, książki Paula Watsona, wszystkie tam są, po 15 centów dziennie. Wasze wsparcie PrisonPlanet.tv pozwala otworzyć umysły na całym świecie. Wszystkie te brytyjskie zależne organizacje, czołowe grupy, nazywane Królewskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, w USA wybrali inną nazwę. Tam wybrali nazwę Rada Stosunków Zagranicznych, ale oparte dokładnie na tych samych relacjach wewnętrznych Stowarzyszenia Cecila Rhodesa. Wśród członków byli W. Averell Harriman ze Związku Bankierów, główny doradca prezydenta USA Woodrowa Wilsona, pułkownik Edward Mandelhaus, John D. Rockefeller, założyciel Standard Oil, magnat bankowy J.P. Morgan i wybitny bankster Paul Warburg. Rada Stosunków Zagranicznych jest chyba najbardziej wpływową organizacją w Ameryce. Wielu obserwatorów, w tym ja, uważamy, że jest ona tajnym rządem USA. Ci ludzie nie są wybierani na stanowiska i większość Amerykanów nawet nie wie, kim oni są, ale zajmują wysokie pozycje w stowarzyszeniach. Jest ich około 4000 w Stanach Zjednoczonych. Nieważne, jakim organizacjom chcesz się przyjrzeć, czy to rząd, czy to uniwersytety, najbardziej wpływowe media, czy cokolwiek innego. Patrzysz na ludzi na szczytach tych organizacji, właścicieli, zarządy, CEO, rady nadzorcze. Chcę powiedzieć, że prawdopodobnie 80-90% najbardziej wpływowych ośrodków Ameryki jest zdominowane przez tych 4000 ludzi, którzy są członkami Rady Stosunków Zagranicznych. Przez całą historię tej organizacji przewijaje się wpływowe osoby w finansach, biznesie, mediach, polityce. Byli prezydenci USA, w tym Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter i William Jefferson Clinton. Obecny Barack Obama twierdzi, że nie jest członkiem, ale przemawiał przed Radą i ma ich publikacje. Sam publikował w magazynie Rady Stosunków Zagranicznych. Były doniesienia, że ty i twoja żona należycie do globalistów w CFR. Co jest Radą Stosunków Zagranicznych? Chciałbym wiedzieć, czy to prawda. Dobrze, przede wszystkim. Ja nie. Rada Stosunków Zagranicznych. Nie wiem, czy jestem oficjalnym członkiem. Mówiłem o tym wcześniej. To zasadniczo jest takie forum, gdzie garstka ludzi rozmawia o stosunkach międzynarodowych. I nie ma nic. Nie ma oficjalnego członkostwa. Nie ma karty, ani, ty wiesz, ani wyjątkowych uścisków dłoni, ani nic takiego. Dlaczego to ważne? Ważne, bo ujawniony cel Rady Stosunków Zagranicznych to stworzenie nowego porządku świata, światowego rządu, partego na kolektywizmie i wyeliminowaniu Stanów Zjednoczonych jako suwerennego państwa. Dlatego to jest bardzo ważne. Ludzie, którzy kierują tym krajem, są zdeterminowani, aby go zniszczyć. Rada była mocno krytykowana w latach 80. za stawanie się piekielną organizacją, która chce zniszczyć narodową suwerenność, preferując rząd światowy. Wielu z jej członków ukrywało przynależność do organizacji. Dick Cheney to odpowiedział na pytania Davida Rockefellera, który został najmłodszym dyrektorem Rady w 1949 i był członkiem zarządu od 1970 do 1985 i jest jej honorowym prezesem do chwili obecnej. Miło jest znów powrócić do Rady Polityki Zagranicznej. Jak Pete wspomniał, byłem członkiem Rady przez wiele lat i dyrektorem przez jakiś okres czasu. Nigdy nie wspominałem o reelekcji w moim rodzinnym Wyoming. Jesteś prezesem Rady Polityki Zagranicznej, tak?
Tak jest. Wy faceci tam w tej radzie. Pogrywacie z krajami na świecie. Jak? Jak zabawkami. Zgadza się. Jesteście jak Illuminati, jesteście masoni. Wszystko kontrolujecie. To prawda? Jesteście ukryci. Co jest interesujące? Kto jest obecnie na szachownicy? Zabawki. Jeżeli masz taką wolę, są czymś więcej niż państwami. Zauważ, że pan Haas nie zaprzecza, że CFR posiada ogromną kontrolę areny geopolitycznej i próbuje się skupiać na oddzielnych jednostkach, poza państwami narodowymi. Obecna sekretarz stanu Hillary Clinton też ujawnia znaczenie Rady. Dobrze jest mieć placówkę Rady. Tutaj, blisko Departamentu Stanu. Otrzymujemy wiele porad od Rady, więc nie musimy iść daleko, aby porozmawiać o tym, co powinniśmy robić i jak powinniśmy myśleć o przyszłości. Istnieją te prywatne grupy, stworzone i kierowane przez elity. Przez ultrabogate, wpływowe rodziny, które manipulują globalnymi rękami od pokoleń. Oni tworzą te prywatne grupy i dostarczają informacje rządowi, senator, kongresmenom, zawierające ich rekomendacje, ich strategie, dokumenty, o czym myślą, co ma się zdarzyć. I to jest fascynujące, bo jeżeli właściwie odczytasz, co to jest, to co oni robią, ich rekomendacje, polecenia, które przygotowują, wtedy będziesz miał możliwość odesłać ich na swoje miejsce. Dyskusje, które są toczone w tych prywatnych grupach, rozmowy, które powinny być toczone w Senacie i w salach Kongresu. Ale to się dzieje w tych prywatnych, ultraelitarnych grupach, a później puszczana jest ich propaganda do głównego nurtu polityki. Wtedy to zostaje przedstawiane i staje się prawem. Ciągle nie jesteś przekonany, że Rada promuje nowy porządek świata? Posłuchaj, co Leslie Gelb powiedział, kiedy odchodził z New York Timesa, aby przewodniczyć organizacji jako prezydent w 1993. Kochałem to. Tworzenie kolumny to wspaniała praca. Odchodzę teraz do równie wspaniałej, ale innej pracy w pewnym sensie, dlatego że zakrywa wszystko, co robiłem w moim życiu. W rządzie, akademii, dziennikarstwie. Myślę, że Rada Stosunków Polityki Zagranicznej pozwoli mi to zrobić, wiesz, na przykład 3-4 ludzi. Na pokazie, kilka miesięcy temu, w Colonial House, mówili o nowym porządku świata, tak znak zapytania, tak, dokładnie, mówię o tym cały czas, dokładnie, mówię o tym cały czas, nowy porządek świata chce systemu globalnego, gdzie mała centralna grupa ludzi, mających władzę, będzie dyktować politykę i rozprowadzać ją na resztę świata, wszędzie, w małym miasteczku, gdziekolwiek w jakimś odległym kraju. Teraz myślę, że spokojnie można powiedzieć, że Rada jest na światowej scenie i otwarcie promuje rząd światowy. Rada i globaliści byli w stanie przenieść swoją agendę na następny poziom poprzez II wojnę światową. Organizacja Narodów Zjednoczonych narodziła się na popiołach tego konfliktu, tak samo jak Liga Narodów. Stany Zjednoczone nie tylko przystąpiły do organizacji, ale były jej orędownikiem. Pierwsza książką, którą napisałem, był Straszny Mistrz. Inne spojrzenie na Narody Zjednoczone była napisana w czasie, kiedy nie było popularne krytykowanie ONZ. Mówię o czasie, kiedy ONZ było postrzegane przez prawie każdego jako ostatnia deska ratunkowa dla pokoju w świecie. Powiedzano nam, że mają środki, aby połączyć ludzkość i położyć kres wojnom i żyć w pokoju i harmonii, promować handel i te wszystkie dobre rzeczy. Chciałbym, aby tak było, ale tak nie jest. Oryginalny status Narodów Zjednoczonych został przygotowany w San Francisco w 1945. Stany Zjednoczone otrzymały status stałego członka Rady Bezpieczeństwa razem z Francją, Wielką Brytanią, Związkiem Radzieckim i Chińską Republiką. Rozpoczęty proces, w który wierzą inne narody, może wyżreć i wypatroszyć. Naszą konstytucję i kartę praw. Zrobili ogromny krok do przodu. ONZ jest jednym z najbardziej znanych organizacji aktywnie działających na rzecz globalizacji. Głównym celem i linią jest, aby wszystkie rządy świata stworzyły globalną radę i zunifikowały zasady i reguły, wszystkie regulacje i zarządzenia na świecie, więc zasadniczo jest to prekursor silnika nowego porządku świata. Narody Zjednoczone składają się ze wszystkich krajów świata. Większość z nich to dyktatury, tego czy innego rodzaju. I ty nie bierzesz wiązki dyktatur. Wkładasz ich razem do worka, potrząsasz i mówisz, aby z tego wyszły, bo wolność kocha rządową jedność. Przychodzisz z globalną dyktaturą, to jest publiczna twarz rządu światowego. Jednakże wiele innych organizacji zostało zrodzone.
z jeszcze bardziej podejrzanej i prywatnej grupy zwanej Komisją Trójstronną, David Rockefeller i Henry Kissinger, wśród innych 300 wpływowych członków. Komisja Trójstronna zrzesza bogatych i wpływowych biznesmenów i przywódców politycznych z Japonii, Europy i Ameryki Północnej. Grupa mająca siedzibę w Nowym Jorku została założona w 1973 przez prezesa Hasem Manhattan Bank Davida Rockefellera. Oprócz Rockefellera zrzesza wielu innych znakomitych Amerykanów, m.in. ekonomistę Alana Greenspana, byłego sekretarza obrony Harolda Browna. George Bush był jednym z członków, ale zrezygnował na rok przed swoją nieudaną reelekcyjną prezydencką kampanią. Wtedy, kiedy nie było to politycznie mądre, aby był z tym łączony. Prawicowe skrzydło partii, z której się wywodził, rozważało Światowy Gabinet Cieni. Narody Zjednoczone przejęłyby Amerykę. Komisja Trójstronna kontrolowałaby świat. Tylko popatrzcie na ich członków. Mówią obecni i byli członkowie, wliczając prezydentów Clintona, Busha i Cartera. Nazwiska takie jak Brzeziński, Christopher, Kissinger i Schulz, kadra kierownicza IT, Xerox, Exxon i Nations Bank. Pomimo, że to grupa z tylko 300 członkami, wygląda jak szczyt struktury władzy. Jest jeszcze inna grupa, założona w 1954, ma jeszcze mniej członków i jeszcze większy wpływ na wydarzenia światowe. Poznajcie grupę Bilderberg. Ta elitarna grupa spotyka się corocznie w różnych miejscach na świecie. Członkowie trzonu tej grupy są zawsze obecni na spotkaniach od dekad. Tacy jak David Rockefeller, Henry Kissinger, królowa Holandii Beatrice. Ci członkowie zapraszają innych, którzy są politycznie i społecznie istotni w danej chwili. Corocznie około 140 osób bierze udział w spotkaniach. Krótko, zadałem Hillary pytanie. W 2004 była na spotkaniu we Włoszech grupy zwanej Bilderberg. Chciałbym wiedzieć, co tam robiliście i o czym było spotkanie, bo ona oszukała mnie, mówiąc, że jej tam nie było. Myślę, że ty możesz mi powiedzieć prawdę. W rzeczywistości tam nie byłem, byli republikanie i demokraci. Republikanin to był. Jak miał na nazwisko ten facet? Wiem, przemawiał 20 minut na elekcji prezydenta. Czy ma to coś wspólnego z kandydaturą Johna Kerry na wiceprezydenta? Rozmawiałeś o tym w ogóle? Nie, bo nie został jeszcze kandydatem. Okej, zatrzymałem się w Europie. Po drodze do Rosji byłem zaproszony na spotkanie Bilderberg przez Vernona Jordana, mojego przyjaciela i prawdziwego bohatera ruchu praw obywatelskich. I o ile mi wiadomo, nie dyskutowano o NAFTA w czasie, kiedy tam byłem. Dokumenty wypuszczone przez grupę w 2001 ujawniają, że we wrześniu 1955 grupa spotkała się w Niemczech i naszkicowała projekt Unii Europejskiej. Sekcja E, Europejska Jedność, omawianie ogólnego wsparcia dla europejskiej integracji i zjednoczenia. Idea zjednoczenia Niemiec raz jeszcze z resztą Europy w ramach wspólnego rynku. Belgijski wicehrabia, obecny prezes Bilderberg, Etienne Davignon, powiedział obserwatorom UE w 2009, że następne spotkanie Bilderberg mogłoby poprawić zrozumienie przyszłych działań. Tak samo jak pomogło utworzyć euro w latach 90. To pokazuje cierpliwość, przenikliwość i możliwości tej organizacji. Była w stanie wypromować i wprowadzać zarówno Unię Europejską, jak i europejską walutę, stopniowo przez 40 lat. Jedną z rzeczy, które omawiają te elity od przełomu wieków, kiedy zaczęli o tym rozmawiać, jest, jak przekształcić USA w ustrój kolektywny. W rzeczywistości nie można tego zrobić szybko, musisz wprowadzać wielu ludzi stopniowo. Ponieważ jakakolwiek natychmiastowa poważna zmiana byłaby odrzucona. Rok 1957, konferencja w Rzymie, gdzie podpisano traktaty wspólnego rynku na utrzymanie wolnego handlu na wszystkie produkty. 6 krajów, Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg, porozumiały się w kwestii usunięcia wszystkich wzajemnych barier handlowych. W ciągu następnych 12-15 lat zarodek Unii Politycznej, który proklamowali, był ich zasadniczym celem. W ten sposób możliwe jest wprowadzanie ludzi w ten proces. Nawet do myślenia, że to są dobre rzeczy, ludzie zaakceptują stopniowy wzrost rządu, stopniową utratę swoich uprawnień. Zaakceptują prawie wszystko, jeżeli jest wprowadzane stopniowo. Musimy być czujni. W 2008 i 2009 uczestniczy w tym prezes Banku Światowego Robert Zoellick, sekretarz skarbu Timothy Geithner, była głowa wywiadu brytyjskiego Richard Darlowe, Donald Graham, dyrektor generalny Washington Post, gospodarz i autor Post American World w CNN, Fareed Zakaria i wielu innych gigantów biznesu, polityki i mediów.
Właśnie pan wrócił ze spotkania grupy Bilderberg. Grupa Bilderberg jest, no wiesz, kiedy ludzie siedzący w teoriach spiskowych, ludzie teorii, przysyłają mi maile, to zwykle o grupie Bilderberg. I znalazłem te książki pod swoimi drzwiami, z czym czuję się niewygodnie, ale to wszystko o grupie Bilderberg, że są to współcześni iluminaci. Czy jesteś członkiem grupy Bilderberg? Nie myślę, że powinniśmy o tym rozmawiać. Wielu identyfikuje ich jako kingmakerów, producent polityków pod aktualne potrzeby, mistrzów marionetek, którzy pociągają za sznurki zza kurtyny. Prawdopodobnie nie będzie lepszego przykładu, który zdarzył się podczas konferencji w 2008, zaraz po tym jak Obama miał otrzymać od demokratów prezydencką nominację. Była olbrzymia presja w kwestii wyboru wiceprezydenta. Założyliśmy razem komitet. Mamy zamiar równocześnie obradować, jak się poruszać dalej. I nie mamy zamiaru być pod presją. I nie mamy zamiaru tego robić przez namiastki. Nabrał wtedy dziennikarzy, aby zostali w samolocie i odleciał z Waszyngtonu, czy machnął w nieznane miejsce. Obama miał lecieć do domu, który jest w Virginii. On miał lecieć do domu z Dulles. Jak wiecie, spoza Waszyngton DC. Dziennikarze czekali na niego w samolocie i pilot ogłosił, że oni odjechali i Obama nie jest w samolocie. Zawsze tak było w przeszłości, że razem z nominowanymi kandydatami byli zawsze przedstawiciele prasy przez cały czas. Jest jakiś powód, dlaczego mamy mu teraz nie towarzyszyć w drodze? Dlaczego jesteśmy teraz na pokładzie bez kandydata? Jeszcze raz, wiesz, on, zobacz, oni, ja rozumiem. On, była chęć, aby zrobić te spotkania oczywiście prywatnie. Wtedy prasa zaczęła donosić, że Obama i Hillary spotykają się potajemnie w jej domu. Kontynuujemy nasze aktualności. Barack Obama, Hillary Clinton spotkali się dziś wieczór w jej domu w Waszyngtonie DC. Jakkolwiek później wyszło na jaw, że rzeczywiście nigdy się nie spotkali w domu Clintonów. Prześledźmy tę historię. Rozumiemy, że Candy Crowley ma nowe informacje. Candy, czego się dowiedziałaś? Rzeczywiście mamy informacje od Criswell, który był przydzielony do kampanii Obamy. Wszyscy ci ludzie, którzy odlecieli bez Obamy, polecieli do Chicago. Jest tam rzecznik, który potwierdził, że spotkanie miało miejsce. Teraz oni mówią w czasie przeszłym, ale zaprzeczają, że spotkanie miało miejsce w domu Clintonów, że miało miejsce gdzie indziej. Nie wiemy gdzie. W jakimś nieznanym miejscu w Waszyngtonie. Nie w domu Hillary Clinton. Pamiętamy, że Gibbs wspomniał, że Obama miał mieć kilka spotkań, nie tylko jedno. Czy jest więcej niż jedno spotkanie? Czy jest więcej ludzi, z którymi on? Nie mam zamiaru wchodzić we wszystkie szczegóły spotkań. Nie wiem, czy mam odpowiedzi na różne pytania, które zadajesz. Prawdą jest, że grupa Bilderberg miała spotkanie w sąsiedztwie w tym czasie. Mieli doroczne spotkanie niedaleko, w Huntingtonie, Virginia. Jaki przypadek? Co jest interesujące i groźne w nowym porządku świata, że to nie jest naturalnie rozwijająca się koncepcja. To nie jest naturalnie rozwijający i organizujący się system cywilizacji. To grupa wyjątkowo wpływowych osób manipulująca systemem, aby go wprowadzić spoza kurtyny bez czyjejkolwiek wiedzy. Musisz sam siebie zapytać, czy istnieje agenda, która pozwala tym organizacjom działać po cichu i trzymać je z dala od informacji medialnych, trzymać ich rozmowy za zamkniętymi drzwiami. I dlaczego ci wszyscy rzekomi eksperci, od lewa do prawa, nigdy o nich nie mówią? To była skondensowana historia organizacji globalistów i wzrostu ich władzy. Ale czy jest powód, dla którego spotykają się oni za zamkniętymi drzwiami? Była wzmianka o tajnym światowym rządzie, ale aby prawdziwie zrozumieć jego znaczenie, wróćmy do charakterystycznego ostrzeżenia, które dał prezydent Dwight D. Eisenhower. Postęp tych szlachetnych celów jest uparcie zagrażany przez konflikt ogarniający świat. To skłania, aby całą uwagę skierować na istotę sprawy. Stajemy w globalnym zakresie wobec wrogiej ideologii o ateistycznym charakterze, mającej bezwzględne cele i podstępne metody. Na nieszczęście, niebezpieczeństwo to zapowiada się na czas nieokreślony. Potrzeba utrzymać równowagę w i pomiędzy narodowymi programami. Równowagę pomiędzy prywatną i publiczną gospodarką. Równowagę pomiędzy kosztami a przewidywanymi korzyściami. Równowagę pomiędzy koniecznymi potrzebami a pożądanym komfortem. Zostaliśmy zmuszeni do stworzenia stałego przemysłu zbrojeniowego, olbrzymich rozmiarów. Rocznie wydajemy tylko na obronność więcej niż przychód netto amerykańskich korporacji.
Całkowity wpływ ekonomiczny, polityczny, nawet duchowy da się wyczuć w każdym mieście, w każdej siedzibie władz stanowych, w każdym urzędzie federalnym. Jednak nie możemy nie zauważać poważnych konsekwencji, włączając nasz trud, zasoby i środki. Tak jest zbudowane nasze społeczeństwo. Musimy stać na straży, aby nasz rząd nie zdobywał nieuzasadnionej siły wpływu. Kompleks przemysłowo-militarny, potencjał katastrofalnego wzrostu niesłusznej siły, istnieje i utrzymuje się. Ameryka weszła w mobilizację. Ożywił się przemysł obronny i widzieliśmy, jak cywilna gospodarka USA coraz bardziej się wypacza w latach 50. Już w czasach Eisenhowera można było to zaobserwować, że stale się powiększał militarno-obronny udział w gospodarce, który w przeciwieństwie do innych gałęzi gospodarki był centralnie naciskany przez lobbying do większej produkcji i nowych broni poprzez polityczne umiejętności tego militarno-przemysłowego kompleksu, którego, jak sądzę, Eisenhower naprawdę się słusznie obawiał. To jest naprawdę militarno-przemysłowy kompleks. Dziś widzimy sytuację, gdzie gospodarka cywilna jest praktycznie w strzępach. Większość cywilnej produkcji została przeniesiona za granicę do krajów trzeciego świata. Co więc eksportujemy? Naszym największym eksportem praktycznie są śmieci, ale oprócz śmieci my eksportujemy wyposażenie militarne. Mamy specjalne ustawy, które subwencjonują, stwarzając możliwość dla zagranicznych krajów zakup naszego uzbrojenia, ponieważ jest zbyt kosztowne produkować je tylko dla jednego kraju. Staliśmy się więc bardzo wydajnym kompleksem militarno-przemysłowym, ale gospodarka cywilna stała się duchem tego, czym kiedyś była. I są to okropne konsekwencje dla demokracji, ponieważ to znaczy, że władza tego lobby jest nowego rodzaju dominacją, która ma miejsce w Waszyngtonie. Poprzez wielonarodowe korporacje, globalne sieci wywiadów, banksterów poza kontrolą, pod zasłoną narodowego bezpieczeństwa i czarnych operacji, globalna elita skonsolidowała siły na masową skalę przez kilka ostatnich dekad. Widzisz, korporacje międzynarodowe nie tylko finansują i rozwijają olbrzymie technologiczne i militarne projekty tu i za granicą, mają w rękach także przemysł konsumpcyjny i produkcję, tak samo jak najważniejsze media. Poprzez własność mediów kontrolują to, co możesz usłyszeć i zobaczyć na co dzień. Jesteśmy manipulowani na masową skalę w odniesieniu do tego, w co wierzymy, czego pragniemy zarówno społecznie i politycznie. Edward Bernays, bratanek słynnego psychoanalityka Zygmunta Freuda, badał dynamikę grup i stał się ojcem public relations. Był autorem książki Propaganda w 1928. W tej książce wyjaśniał, jak w sposób inteligentny i świadomy można manipulować nawykami i opiniami mas demokratycznego społeczeństwa. Doszedł do wniosku, że ci, którzy używają tego niewidzialnego mechanizmu, stanowią niewidzialny rząd i mają prawdziwą władzę. To oni pociągają za sznurki i panują nad świadomością publiczną, wykorzystują stare siły społeczne i wymyślają nowe sposoby wiązania i przewodniczenia światu. Przeciętny Amerykanin jest oderwany, bezmyślny, martwiący się o malutkie sprawy gwiazd, jakby to byli członkowie ich rodzin. I to zostało wykreowane zgodnie z projektem tych sił, które mają media i wiedzą, jak prać nasze mózgi. Mają naukową wiedzę, jak ludzki mózg funkcjonuje. Znają socjologię i używają do tego mediów. Używają mediów przez dekady, aby zająć ludzi sprawami, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Jeżeli masz wielkie sieci medialne, wrzucasz jakieś sprawy gwiazd jako bardzo ważne sprawy, kropka, wtedy stają się tymi ważnymi sprawami. I to nie przypadek. Jest to celowe działanie, aby skierować naszą uwagę właśnie na to. Bo jeżeli martwisz się śmiercią ostatnio zmarłej gwiazdy, albo związkiem jakichś gwiazd, czy rozstaniem, albo czy twoja drużyna sportowa zdobyła gola w Super Bowl czy mistrzostwach, jest też w informacjach wiele spraw, o których powinno się dyskutować. Ale wtedy zahipnotyzowani ludzie nie będą ich widzieć.
lub troszczyć o ważne sprawy, o których usłyszeli. Myślę, że to jest tylko część dowodu. W jakim stopniu media, szczególnie dziennikarskie hieny, stały się portierami tego systemu? Media głównego nurtu są przede wszystkim powiązane z korporacjami. Służą przede wszystkim korporacjom, a mówi się, że służą wszystkim ludziom. System finansowy Wall Street, który i którym powinni donosić obiektywnie, ale nie mogą. W tej chwili, w październiku 2009, mówią o odbiciu się największych banków w Nowym Jorku i mówią, że to koniec recesji. Oczywiście jest parę problemów, jak przejmowanie zastawionych majątków, bezrobocie rośnie. To wszystko ma wpływ na społeczeństwo amerykańskie, ale to nie dotyka elity finansowej, która także kontroluje media. Bernays z powodzeniem zidentyfikował to niewidzialne imperium, które kontroluje umysły ludzkie. Populacja jest hipnotyzowana i zahipnotyzowana przez potężne siły zza kurtyny. Odwraca się ich uwagę przez ostatnie skandale gwiazd, najnowsze telefony komórkowe czy ich ulubione sportowe drużyny. Ta sama sieć przebiera się i ukrywa w cieniu. Pomimo, że elity wykorzystują metody Bernaya, w połączeniu ze wzniesionym kompleksem militarno-przemysłowym, ramię tej organizacji stało się widoczne, kiedy wyszła na jaw afera Iran-Contra. Zasadniczo czarne operacje dotyczyły nie tylko nielegalnego handlu bronią i wspierania południowoamerykańskich dyktatorów, ale także przemytu narkotyków do USA. Iran-Contra było tak naprawdę połączeniem dwóch różnych programów. Pierwszy to wsparcie rebeliantów Contras, którzy, powiedzmy sobie, były siłą terrorystyczną w Nikaragui, która chciała obalić rząd sandinistów. Byli oni nielegalnie wspierani przez CIA, a drugim dnem tej sprawy były narkotyki. Iran-Contra otworzyło masową sieć przemytu. Jak to się stało, że w ciągu 3 lat sieć waszyngtońska, która powstała do dostarczania broni dla Contras, stworzyła możliwość przepływu kokainy do tego kraju, najbrutalniejszemu kartelowi narkotykowemu na świecie, w tym samym czasie, kiedy prowadziliśmy wojnę z narkotykami? Tym samym ja także miałem udział w przemycie broni, w wymianie na te nielegalne substancje. Za pełną wiedzą i wsparciem zarówno DEA, jak i CIA. Bechner powiedział, że w 1983 R. przerzucał broń z Florydy do Salwadoru i narkotyki z Kolumbii na Bahama w drodze powrotnej. W 1984, jak zeznał, leciał dwukrotnie z Florydy do Costa Rica i z powrotem. Możemy zabrać własny ładunek i oni to zaaranżują, albo możemy zabrać ich ładunek i nie musimy się martwić, że zostanie przechwycony, bać się aresztowania, ani nic z tych rzeczy. O wszystko zadbali. O jakich rodzajach ładunków mówisz? Znak zapytania narkotykach. Tolliver powiedział, że miał dwa spotkania z tym człowiekiem, zasłużonym dla Ciarafa El Quintero. Później w marcu 1986 przewiózł 14 ton broni do Hondurasu, aby zaopatrzyć Cotra w broń od CIA. Startowaliśmy w Tegucigalpa, w Hondurasie i odlatywaliśmy, gdzie znak zapytania południowa Floryda, gdzie w południowej Florydzie znak zapytania lądowaliśmy w Homestead. Homestead znak zapytania bazie sił powietrznych. To jest samolot, którym Tolliver latał. Ślady prowadzą do firmy, która ma kontrakt z Departamentem Stanu na dostarczanie pomocy humanitarnej dla Contras. Dodatkowo, 3 tuziny źródeł potwierdzają podstawowy schemat. Możemy donieść teraz, że na długo przedtem, nim się ta operacja zaczęła, była inna operacja dostarczania broni dla Contras, która także była nielegalna. W tej operacji Amerykanie i Izraelczycy dostarczali broń dla Contrasi poprzez tą samą sieć. Przemycali narkotyki do USA. Operacja była wdrożona wiosną 1983 na zamówienie Waszyngtonu i z pomocą przynajmniej $20 milionów izraelskiego rządu, które później zostały zrefundowane ze środków na tajne operacje amerykańskiego rządu przez około 5 lat. Ludzie przerzucali broń do Iranu. Większość z nich pochodziła z Izraela. Izraelczycy zakupywali broń w Polsce i Czechosłowacji i zaczęli ją tajnie przerzucać z Jugosławii do Boliwii, a później Panamy. Izraelskim łącznikiem był człowiek o nazwisku Michael Harari, aż do czasu, kiedy ostatnio zlikwidowano pomoc dla silnego człowieka w Panamie, generała Manuela Noriega. Dostarczasz przesyłkę do Kolumbii, zabierasz stamtąd narkotyki i zabierasz je ze sobą do Panamy. Ale przewieźć je do USA to już inna sprawa. Nigdy tak nie brzydziłem się sobą w moim życiu. Ta sieć była również zamieszana w October Surprise. Nigdy naprawdę nie zrozumiemy, do czasu aż zrozumiemy,
To, co nazywano October Surprise w wyborach 1980 rok, w który, jak myślę, niewątpliwie byli zamieszani republikanie, włączając Williama Casey'a, który później został szefem CIA w czasie kadencji Reagana, negocjowali z Irańczykami, aby nie wypuszczali zakładników, którzy zostali wzięci w Iranie za Cartera, ale trzymali ich do czasu, aż Carter odejdzie i wejdą republikanie. Tak się w rzeczywistości stało. Zakładnicy byli przetrzymywani do dnia, kiedy Carter odszedł i zaczął urzędować Reagan. Niewiarygodne. Ta sama sieć była nawet wiązana ze skandalem bankowym PCI przez dziennikarza Dennis Casolaro. Casolaro badał spisek, który nazwał ośmiornicą, który łączył irańskiego zakładnika z aferą Iran-Contra, gdzie, można w to wierzyć lub nie, wszystkie fundusze przechodziły kanałami PCI. Międzynarodowy Bank naliczał prowizję za każdą operację prania pieniędzy. PCI to zacieniony międzynarodowy bank, powiązany z terrorystami, handlarzami narkotyków i dyktatorami. Mało było wiadomo o PCI, dopóki sześć z jego głównych urzędników nie zostało aresztowanych w Tampie. W październiku 1988 przecinek oskarżonych o pranie brudnych pieniędzy, narkotykowych pieniędzy dla kolumbijskich kokainowych bossów. Ludzie PCI zostali skazani. Sam bank przyznał się do winy, ale z jakichś powodów bank miał dalej koncesję i kontynuuje swoją działalność na całym świecie. Były oznaki jakiejś niechęci, aby zaskarżyć ten bank czy prowadzić dochodzenie z powodów. Jakich? On robi różne przysługi dla wywiadów z całego świata. Za dużo sekretów, zbyt wielu krajów, za dużo prominentnych osób, za wiele rąk na tym. Więc pożądane jest, aby ta cała afera została zapomniana. Od czasu, kiedy stało się jasne, że globalny handel narkotykami finansował dyktatorów, ustawiał wybory, wspierał handel bronią i zlecał zabójstwa każdego, z kim mnie po drodze. Casolaro został znaleziony martwy za to, że wyciągnął na światło dzienne działania tej sieci. Oczywiście orzeczono, że śmierć nastąpiła w wyniku samobójstwa. Spotykał się ze swoim informatorem w zachodniej Wirginii. Był bliski odkrycia wszystkiego. Zamiast tego jego ciało zostało znalezione w pokoju hotelowym z 12 cięciami na przegubie. Kiedy lokalne władze orzekły, że to samobójstwo, rodzina powiedziała mu przecinek w żadnym wypadku. Jego gospodyni odbierała telefony z groźbami śmierci. Podniosłam słuchawkę. Przywitałam się. Powiedział on do mnie. Skurwysynu, nie żyjesz. Casolaro nie był jedyną osobą zaangażowaną w ten skandal, nad którym zamknięto wieko trumny. Poznaj Barry Seal. Początkowo media przedstawiały go jako handlarza narkotyków, który został zamordowany przez kolumbijską mafię. Władze uważają, że zabójstwo z ostatniej nocy z pistoletu maszynowego czołowego informatora Barry Seala było zlecone przez bossa narkotykowego w Medellin, Kolumbia, który przysłał pięć mężczyzn do Baton Rouge w celu zabicia Seala. Sam Dalton był prawnikiem, który reprezentował kolumbijskiego zawodowego zabójcę skazanego na śmierć. Próbowaliśmy wezwać do sądu CIA, ponieważ czuliśmy, że mają dokumenty, dowody rzeczowe, zeznania, które wskazałyby na współudział w zabójstwie Seala. Mieli dostęp do teczki Barry Seala w noc morderstwa. Znajdował się tam osobisty numer telefonu nikogo innego jak wiceprezydenta George'a W. Busha. Lewis Unglesby, były pełnomocnik Seala, także potwierdza, że dzwonił kiedyś do biura wiceprezydenta po tym, jak Seal mu dał ten numer. Widać, że czarne operacje przemytu narkotyków nie wyszły jeszcze całkiem na światło dzienne i wywiad na to nie pozwoli. Później wyszło na jaw, że Seal brał udział w przemycie kokainy przez MENA w Arkansas, kiedy Bill Clinton został gubernatorem. W 1983 Ronald Reagan był prezydentem, Bill Clinton był gubernatorem. Małe MENA w Arkansas zmieniło się z cichego miasteczka w centrum przemytu narkotyków i dostarczania wsparcia dla Contra. W środku tego wszystkiego, ten człowiek uznany za przemytnika narkotyków, Barry Seal. Śledczy stanu Arkansas, Russell Welch, śledził organizację Seala. Każda dostawa miała 250-350 funtów kokainy. Według London Telegraph, śledczy Larry Patterson zeznał pod przysięgą, że on i jego oficerowie często dyskutowali w obecności Clintona. Duże partie narkotyków lądowały na lotnisku MENA. Duże ilości pieniędzy, duże ilości broni. Policjanci Hot Springs także nagrali Rogera Clintona, brata Billa, podczas transakcji kokainowej. Dajcie coś dla mojego brata, on ma nos jak odkurzacz. Olbrzymie ilości pieniędzy były również prane w MENA. Były agent Iris William Duncan wytropił. Niektóre zyski Seala z narkotyków były prane w bankach w MENA. Mieliśmy bezpośrednie zeznania od ludzi, którzy byli zamieszani w operacje prania brudnych pieniędzy.
Mamy zeznania ludzi w bankach, którzy byli świadkami transakcji. Co się stało, kiedy próbowałeś to przedstawić ławie przysięgłych? Nigdy nie zostałem poproszony, aby przedstawiać dowody przed ławą. Ta sama sieć używała PCI do wspierania afgańskich rebeliantów. Zastępca dyrektora CIA, Richard Kerr, powiedział dzisiaj, że CIA korzystała z Międzynarodowego Banku Kredytowo-Handlowego, PCI, do wspierania zagranicznych działań CIA. Większość ludzi wciąż wierzy, że Sowieci złośliwie zaatakowali Afganistan, aby wprowadzić tam komunizm. Al-Kaida stała się zasadniczo produktem ubocznym kampanii Brzezińskiego, aby przeszkodzić Rosjanom w Afganistanie. Ale ich nie było w Afganistanie w tym czasie. Brzeziński przechwalał się później, że on był odpowiedzialny za ściągnięcie ich do Afganistanu. Powiedział to podczas zadziwiającego wywiadu, jaki dał Le Nouvel Observateuru we Francji. Zapytali go przecinek, ale nie martwisz się, że stworzyłeś tą całą siłę Al-Kaidę? Odpowiedział, co jest ważniejsze. Kilku szalonych islamistów, czy zburzenie muru berlińskiego. Kropka, ale jest niebezpieczeństwo. Nie ma niebezpieczeństw. Wtedy odpowiedział, nonsens. Powiedział to w 1998 roku, więc to pamiętam. Znam Brzezińskiego z Uniwersytetu McGill. Studiowaliśmy razem, chodziliśmy na zajęcia. Pod pewnymi względami jest wspaniały, pod innymi szalony. I miał w sobie ten rodzaj szaleństwa, który spodobał się Rockefellerom. Bin Laden i jego siatka były finansowane przez PCI z funduszy na tajne operacje USA. Powód, dlaczego to podnoszę, jeżeli kiedykolwiek ogładałeś nasze talk show, wiesz, co ludzie myślą o teoriach spiskowych, umchum. Kropka i ludziach jak ty. Byłeś człowiekiem z plakatów dla tych ludzi, ponieważ byłeś w zarządzie Rady Stosunków Zagranicznych. Pomagałeś tworzyć komisję trójstronną i należysz do grupy Bilderberg. To mały światek. Ludzie są za blisko. Ludzie biznesu nie są za blisko z rządem? Dobrze, jest coś takiego jak ukryte wpływy. I pytanie jest, jak to funkcjonuje? Czy obejmuje to korupcję? Czy obejmuje to jakiś rodzaj psychologicznej dominacji nad jednostkami? Ja nie wierzę, że jest jakiś rodzaj tajnych stowarzyszeń kontrolujących ludzi. Ale oczywiście w każdym systemie politycznym istnieją pewnego rodzaju ustalenia przy stole i pod stołem. Ustalenia, które obejmują bezwzględne, nielegalne i niemoralne działania w celu zdominowania ludzkości. Mimo wszystkich dowodów, jakie zostały zaprezentowane, ta sieć zapadła się do czarnej dziury niepamięci, pomimo że było 14 oskarżonych w aferze Iran-Contra. Dalsze tuszowanie było możliwe dzięki George H.W. Bush. Dokumenty ujawnione podczas procesu na północy jasno wskazują na zaangażowanie wiceprezydenta w wyższym stopniu, jak myślę, niż jego przyznanie się. To oczywiście nie powstrzymało go od wybaczenia tym, którzy byli zaangażowani podczas świtu jego prezydentury. Jakieś pogłoski mówią dziś, że prezydent Bush ma wigilijną niespodziankę. Przebaczenie byłemu sekretarzowi obrony Casperowi Weinberger i kilku innym zamieszanych w aferę Iran-Contra. Prokurator nadzwyczajny powiedział, że prezydent potrzebuje wyjaśnić kilka kwestii. Istotną sprawą jest, dlaczego notatki nie były przedstawione 5 lat temu, podczas kongresowego śledztwa i kiedy niezależna komisja śledcza pytała o nie, ponieważ urzędnicy wyższego szczebla czynili starania, aby ograniczyć śledztwo i stworzyć wiarygodną możliwość kontroli wyższym echelonom sieci takim jak Bush. Więc kim jest ten człowiek i jak doszedł do władzy? Aby to zrozumieć, musimy przyjrzeć się najpierw jego ojcu, Prescottowi. Prescott urodził się w uprzywilejowanej rodzinie i stał się bardzo wpływowy w biznesie, wywiadzie i polityce. Pomagał tworzyć CIA z dala od wojskowego wywiadu z braćmi Dulles. Był senatorem z Connecticut. Jakkolwiek podczas bycia na stanowisku dyrektorskim w Union Banking Corporation wszedł w biznesowe relacje z nazistami, Bushowie byli w pewnym sensie w sercu kompleksu militarno-przemysłowego. Od samego początku i Prescott był związany z firmami, które rzeczywiście stały frontem do nazistów w Ameryce.
Faktycznie, Union Banking i przedsiębiorstwa zależne zostały przejęte przez rząd USA w październiku 1942 roku na podstawie ustawy o handlu z wrogiem. Po wojnie aktywa zostały zwrócone i zapłacono kilka grzywien. Zostało to zamiecione pod dywan. Zapomniano o historii. Te powiązania z nazistami nie byłyby tak szokujące, gdyby nie ujawniono, że Biuro Służb Strategicznych rekrutowało nazistów w swoje szeregi do projektu Paper Slip w sierpniu 1945. Wygląda na to, że George Bush podążał śladami swojego ojca, korzystając z biznesowych koneksji Prescotta, aby przeprowadzić się do Teksasu i dostać się do przemysłu naftowego. Swój pierwszy polityczny urząd objął jako kongresmen z Teksasu w 1966, ale stracił fotel senatora w 1970. W tym czasie Nixon mianował Busha na stanowisko ambasadora w ONZ. Według oficjalnych danych Bush zaczął pracę w CIA jako dyrektor w 1976. Dowody jednak sugerują, że związek Busha z CIA w rzeczywistości ma dużo dłuższą historię. Są wskazówki, które mówią, że miał już związki z CIA wcześniej. To jest bardzo dziwna notatka służbowa, w której występuje nazwisko George Busha. I kiedy została opublikowana, dużo zagadnień było zamazywanych. Ale dała George'owi H.W. Bushowi silne powiązania z kubańską społecznością. Myślę, że istnieje możliwość, że tak było, że nie. Bush, którego znamy, że to on miał związek z CIA. Bush odszedł z CIA nawet nie po roku od swej nominacji. Przypisuje mu się zmianę morale agencji. Również wizerunek zaczął być psuty przez odkrycia przez komisję w Senacie nielegalnych działań CIA, łącząc to zabójstwa i korupcję. W rzeczywistości Bush był odpowiedzialny za odmowę wydawania dokumentów, o które prosiła komisja senacka. Stwarzał przeszkody, aby prowadzić skrupulatnie śledztwo. Po jego karierze w CIA wyznaczył sobie następny cel: zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wielu ludziom, nawet z jego własnej partii, i nie podobają się jego związki z globalistami. W czasie kampanii Bush ciągle musiał wyjaśniać jego powiązania z grupą. Czy znacie J.R. Ewing z pokazów w Dallas? J.R. jest członkiem komisji trójstronnej. Tak myślę, musiał być, bo był bardzo zły. Pozwólcie mi coś powiedzieć, byłem członkiem. Ale zrezygnowałem, tak samo jak z każdej innej biznesowej sprawy, aby skoncentrować się na jednej rzeczy, drodze, aby zostać prezydentem USA. Ronald Reagan początkowo nie był zainteresowany Bushem jako wiceprezydentem. Nawet podczas kandydatury Reagan dostawał pytania. Sugeruję, że być może pan Bush oczyściłby atmosferę, jeżeli powiedziałby nam, dlaczego zrezygnował. Wtedy sponsorzy Reagana wymusili na nim, aby wybrał człowieka z ich wywiadu na lidera, George H.W. Bush jako jego wiceprezydenta. Ale pomimo napięć między nimi z poprzedniego roku, kampanijna retoryka wydawało się, że przywróciła normalne stosunki między Bushem i jego starszym kolegą. Prezydent Reagan, który był zależny od wielu wpływowych liderów biznesu, zrobił gospodarczy pakiet pracy, będąc gospodarzem Komisji Reprezentantów w Białym Domu. W poniedziałek, po wyborze Reagana, był zamach na jego życie. Zaledwie po 69 dniach urzędowania. Zdumiewające, że Bush był znowu powiązany. Dobrze, kim jest Jochen Kinsley Jr., kiedy wyprowadził się ze swojej okolicy 8 lat temu? Według relacji, był ulubionym i pozornie normalnym człowiekiem. Przychodził do tej cukierni niedaleko motelu, gdzie podobno czekał na telefon każdego dnia, pomimo tego, że miał telefon w swoim pokoju w hotelu. Charakter tych rozmów nie został rozpoznany. Posmak ironii, młody człowiek spacerujący ze starszym, 30-letnim Scottem Hinckleyem, bratem Johna Juniora. On i syn wiceprezydenta Busha, Neal, są przyjaciółmi. Planowali dzisiejszego wieczora kolację wspólną w Denver. Plany się zmieniły. Powiedziano, że Hinckley był szaleńcem działającym w pojedynkę. Jeżeli to prawda, dlaczego używał do rozmów telefonicznych uliczną budkę telefoniczną, zamiast rozmawiać w pokoju hotelowym? Dlaczego brat niedoszłego mordercy był przyjacielem rodziny człowieka, który został prezydentem, kiedy Reagan działał otwarcie w Hillary Reagan w oczach opinii publicznej przewodził narodowi? Bush wykorzystywał swoją władzę poprzez w większości nieznane dyrektywy rządowe. Rząd federalny Stanów Zjednoczonych. Istnieje supertajna agencja, która kontroluje tajny rząd cienia. Narodowe Biuro Programu pozwoliło Bushowi i jego siatce zdobycie kierowniczej wyjątkowej władzy. Ronald Reagan autoryzował National Program Office, podpisując ściśle tajną dyrektywę w 1982. Oliver North był jednym z kluczowych urzędników odpowiedzialnych za start programu. Zgodnie z instrukcją NPO, cztery agencje zostały obarczone wykonaniem planu Doomsday, dzień sądu ostatecznego. CIA, Departamenty Stanu i Obrony i Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego FEMA. Wszystkie siły zostały skonsolidowane.
Według szczegółowego rządowego scenariusza, kilka głównych rządowych departamentów pod jednym oficjum. Po 8 latach tajnych wojen, skrycie sponsorujących rewolucje i morderstwa, interesy globalistów ruszyły do przodu i pozwoliły Bushowi zrealizować marzenie jego życia – zostać 43. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Rozpad Związku Radzieckiego pozostawił Stany Zjednoczone jedynym supermocarstwem na świecie. Doktryna Wolfowitza oznajmiała: musimy utrzymać mechanizmy, aby powstrzymać ewentualnych konkurentów od aspiracji do odgrywania większej roli w regionie lub globalnie. Nowy porządek świata został przedstawiony podczas i wojny w Zatoce oraz stworzenie Unii Europejskiej. Po przegranej ze swoim kumplem Billem Clintonem wtopił się w tło, ale agenda nowego porządku świata ruszyła do przodu. Po roku 1989 prezydent Bush zwykł mawiać używając określenia: często przekonuje siebie, że potrzebujemy nowego porządku świata. Pokazaliśmy wiele operacji globalistów, włączając handel narkotykami, finansowanie terroru, handel bronią, tajne przejęcia rządu Stanów Zjednoczonych. Gdziekolwiek ta agenda była zagrożona, ci, którzy byli przeciwko, kończyli śmiercią. Mamy przed sobą trudne dni. Ale to nie ma dla mnie w tej chwili znaczenia, ponieważ byłem na szczycie. Dziękuję wam wszystkim. Teraz tu w Chicago. Wygrajmy. Dziękuję bardzo. Wydał dokumenty o trzech dużych morderstwach lat 60. dotyczące John F. Kennedy'ego, Roberta Kennedy'ego i Martina Luthera Kinga. I są tam pewne wspólne mianowniki. Nazywam te wydarzenia głębokimi wydarzeniami. Zaczęliśmy się przyzwyczajać, że co jakiś czas coś się będzie działo i wiemy o tym od początku. Ale nie dostaniemy się do tego dna. Im więcej się dzieje, tym więcej godzimy się z przebiegiem zdarzeń. W 1978 Komisja Izby Reprezentantów Zabójstw nie mogła zignorować, że istniały spiski dotyczące zabójstw John F. Kennedy'ego i Martina Luthera Kinga. Dobry wieczór. Komisja Kongresowa ustaliła, że prezydent John Kennedy, działacz na rzecz praw człowieka, Martin Luther King, J.R. obydwaj, zostali najprawdopodobniej zabici w wyniku spisku na ich życie. Komisja Izby Reprezentantów wyniki dwuletniego śledztwa przekazała Departamentowi Sprawiedliwości w obydwu tych sprawach. W sprawie zabójstwa Dr. Martina Luthera Kinga komisja uznała istnienie nieprawdopodobnego spisku. Ze streszczenia wniosków komisji wynika, że prezydent Kennedy prawdopodobnie został zamordowany w wyniku spisku. Materiał dowodowy zakłada wysokie prawdopodobieństwo, że dwa ludzi strzelało do kolumny samochodów prezydenta. Komisja skonkludowała, że prezydent Kennedy nie miał wystarczającej ochrony Secret Service w Dallas. CIA wykazywała braki w dzieleniu się informacjami przez IPO. Tak, że Departament Sprawiedliwości i Komisja Warrena nie byli w stanie dokładnie zgłębić wątku spiskowego i przedstawili swoje wnioski zbyt stanowczo. Wygląda na to, że nie było brane pod uwagę, że CIA i Secret Service mogły być zamieszane w zabójstwo. Jak możesz wyraźnie zobaczyć, dwóch agentów ochrony zostało zabranych ze swoich pozycji na tyłach wozu prezydenckiego na chwilę przed jego zabójstwem. I nie ma znaczenia, czy wierzysz w winę Oswalda. Niedawno wyszło na jaw, że Oswald był szkolony przez CIA w 1957 pod przykrywką Biura Wywiadu Marynarki Wojennej. Polityczne zabójstwa są kontynuowane po dzień dzisiejszy. 11 sędziów w procesie musi zadecydować, czy te zdjęcia, nigdy wcześniej nie publikowane, miany w Mercedesie i wypadku, rejestrują gorączkowe chwile po tragicznym wypadku, czy są następstwem wyrachowanego morderstwa. Pan Al-Fayad, Mohammed Al-Fayad, ojciec Dodiego, już od dawna ma świadomość. Uważam, że mój syn i księżna Diana zostali zamordowani przez królewską rodzinę. On twierdzi, że Diana była w ciąży i że zaangażowany był w to jego syn. Był to tak wielki wstyd, mówi, że książę Filip zlecił brytyjskiej British Secret Service zabicie pary. Zabójstwo jest opcją, kiedy klasa panująca zidentyfikuje wroga, który nie może iść na kompromis. Ale jak oni naginają społeczeństwo, aby spełniało ich polecenia, operacja fałszywej flagi jest jedną z nich. Kiedy napastnik trzyma flagę kogoś innego, są to zwykle operacje wojskowe i cele oczywiście mają na celu wywołanie wrażenia, że napastnikiem jest ktoś zupełnie inny. Chcą stworzyć nienawiść w społeczeństwie przeciwko tej nacji, której flagą się posłużono. Lub mogą w ogóle nie używać flag. Takie akcje są robione cały czas i nie są jakieś unikalne w historii.
Myślę, że dużo ich widzieliśmy ostatnio. Amerykanie są łatwo motywowani przez operacje fałszywych flag i myślę, że nieuniknione jest, że zobaczymy takie operacje w najbliższej przyszłości. To jest robione, aby przyspieszyć tempo przejmowania władzy. Jeden ze współczesnych przykładów, bardzo dobrze udokumentowany, to incydent w Zatoce Tonkińskiej. Były tam dwa wydarzenia. Pierwsze 2 sierpnia. Był bardzo trywialny. Drugi nastąpił 2 dni później, 4 sierpnia. I to ten, w wyniku którego wysłaliśmy w zemście samoloty. Był teoretycznie dużo większy atak torpedowy na amerykański niszczyciel. Ale w rzeczywistości nigdy nie miał miejsca. Kiedy McNamara był z oficjalną wizytą w Wietnamie, potwierdził, że incydent w Zatoce Tonkińskiej nigdy się nie zdarzył. Raz jeszcze, kłamaliśmy w sprawie wojny. Co do tych dni, to nie wiem, co zaszło. 2 i 4 sierpnia 1964 w Zatoce Tonkińskiej generał dał odpowiedź, mówiąc, że jego marynarka wojenna zaatakowała Maddox 2 sierpnia, ale nic nie zaszło 4 sierpnia, zupełnie nic, dodał. Znamy fakty, że zarówno NSA, jak i CIA sfałszowały swoje raporty dla Johnsona w tym czasie, tak aby wyglądało, że byli zaatakowani. Po upadku komunizmu trzeba było stworzyć nowe zagrożenia, aby utrzymać kompleks militarno-przemysłowy i trzymać ludzi w strachu przed nieznanym wrogiem. Najnowsze przykłady pokazują, że takie operacje nie tylko zostają robione, aby rozpocząć międzynarodowe konflikty, ale zasiać strach w dużych populacjach, zdemonizować grupy i odbierać wolności obywatelskie. Większość ludzi wciąż wierzy, że Timothy McVeigh był ekstremistą prawego skrzydła, który zdetonował bombę w budynku Oklahoma City w ciężarówce Riddle, bo był zły na rząd. Ludzie blisko tego wydarzenia opowiadają całkiem inną historię. Miejscowy kongresmen uważa, że skazany zamachowiec Timothy McVeigh i oskarżony współspiskowiec Terry Nichols nie są jedynymi, którzy brali udział w zamachu. Reprezentant stanu Oklahoma Harles Kay zaprezentował taśmę wideo przedstawiającą świadków, którzy widzieli Timothy'ego McVeigha z innym mężczyzną tego ranka. Kiedy wybuchła bomba, ubrany był w bejsbolówkę Timothy McVeigh, założoną do tyłu, w ten sposób na swojej głowie. Drugi mężczyzna miał założoną tak. W rezultacie FBI aktywnie ścigało John Doe H2 na początku śledztwa. John Doe. W Polsce używa się NN, później zaprzeczyło jego istnieniu. Było też wiele raportów odnośnie odnalezienia materiałów wybuchowych wewnątrz budynku Murrah. Departament Sprawiedliwości poinformował, że drugi ładunek wybuchowy został znaleziony w budynku Murrah w centrum Oklahoma City. Mike, jesteś ciągle z nami? Jestem i mogę dodatkowo powiedzieć, że rzeczywiście to, co nam powiedziano w materiale parę minut temu, faktycznie dwa różne ładunki wybuchowe zostały znalezione. Poza tym, który już był, drugi ładunek wybuchowy został znaleziony i rozbrojony. Trzeci ładunek został znaleziony i pracują nad nim w momencie, kiedy rozmawiamy, jak rozumiem, obydwa drugi i trzeci ładunek. Możecie wyobrazić sobie, były większe niż pierwszy. Oddziały bombowe są w tej chwili ściągane do budynku, aby przechwycić te ładunki. Podstawią przyczepę tyłem i oddział bombowy wejdzie do środka. Użyją tej przyczepy. Widzicie z tyłu specjalny rodzaj wiadra. W nim będą transportować ładunek wybuchowy. Z dala od tej zaludnionej okolicy i coś z nim zrobić dalej. Patrzę teraz w dół ulicy na budynek Murrah znowu i widzę jeszcze jedną nadjeżdżającą antybombową ciężarówkę. Będą chcieli usunąć trzecią bombę, której mówiliśmy. W tamtym czasie było to nawet potwierdzone przez gubernatora Franka Keatinga. Jeden ładunek został rozbrojony. Widocznie jest tam jeszcze jeden ładunek i oczywiście cokolwiek spowodowało uszkodzenia w budynku Murrah było olbrzymim. Wymyślnym ładunkiem wybuchowym. Członkowie ATF, którzy normalnie byliby w budynku, zostali ostrzeżeni przed wybuchem. On widział policyjną antybombową ciężarówkę przy budynku Murrah na 2 godziny przed eksplozją. Miała tarczę na bocznych drzwiach, która informowała o unieszkodliwianiu bomby lub oddziale antybombowym i pomyślałem, że to bardzo interesujące. Inny świadek, który rozmawiał z ABC News, ostrzegając sobie anonimowość, powiedział, że zezna przed ławą, że został poinformowany przez urzędnika AFT, że agenci pracujący w budynku zostali wcześniej ostrzeżeni, aby nie przychodzić do pracy. On po prostu przyszedł i mi powiedział, że ich nie było w budynku tego dnia. Dostali wiadomość na pager, aby nie przychodzić do pracy. Co mnie zdziwiło. Byłem bardzo zdziwiony. McVeigh nawet pisał w liście do siostry, który opublikował na New York Times, że został zrekrutowany do czarnych operacji, łącznie z przemytem narkotyków do Stanów Zjednoczonych, a także zabójstwa. Można byłoby to przypisać Majakom szaleńca.
Jednakże McQuaig został sfotografowany w obozie wojskowym w Grafton w północnej Dakocie 3 sierpnia 1993 rok. Nazwisko McQuaig zostało wymazane z oficjalnego rejestru. Na rok przedtem, przed fotką oddziałów wsparcia w maju 1992 roku. Może bardziej interesujące jest to, że obóz Grafton specjalizował się w tym czasie w szkoleniach z materiałami wybuchowymi i rozbrojeniem. Kiedy wszystko, co zostało zrobione i powiedziane, zostało bezpiecznie utrwalone na taśmach wideo, zebrane i sklasyfikowane, w 2009 roku zostało wreszcie opublikowane, ale magicznie. Nie dlatego, że zarejestrowano wybuchy, ale aby usprawiedliwić w istocie fakt, że taśmy zostały zamienione. Dokładnie w tym momencie to wydarzenie określone zostało mianem wewnętrznego ekstremizmu, który został użyty w celu zdemonizowania krytykantów rządu światowego, milicji i wytworzenia strachu w społeczeństwie. Wyglądało na to, że muzułmański ekstremizm pokazał też swoją paskudną stronę. W bezprecedensowym stylu 26 lutego 1990 rok, kiedy eksplodowała pozostawiona furgonetka na parkingu pod World Trade Center. Na szczęście zamachowcy nie zastosowali się do instrukcji i zaparkowali furgonetkę wypełnioną materiałami wybuchowymi naprzeciwko głównej kolumny podporowej. To, o czym nie mówiono, to to, że ładunki zostały zrobione. Według informatora FBI pod nadzorem FBI, Emmett Salem, były oficer egipskiej armii, który tajnie współpracował z FBI. Był człowiekiem, który w rzeczywistości zbudował ładunki, kiedy powiedziano mu, że ma użyć prawdziwych materiałów wybuchowych. Zamiast nieszkodliwych substytutów stał się podejrzliwy i zaczął nagrywać swoje rozmowy z urzędnikami FBI. Ostatniej zimy został pochwalony przez FBI za szybkość działania. Za zamach bombowy zostały oskarżone 4 osoby. Teraz niektóre dowody wskazują, że FBI mogło wiedzieć o spisku od swojego informatora już wcześniej. Mogło zapobiec eksplozji, która zabiła 6 osób. Zauważ, że media podkreślają to, że mogli byli w stanie zapobiec. W ten sposób tuszują fakt, że ładunek był zbudowany przez ich agenta pod nadzorem FBI wspólnie z prokuratorem okręgowym. Agenci FBI mogli zapobiec w lutym śmiertelnej eksplozji w Nowym Jorku. W budynku WTC w tajemnicy dyskutowali o zamianie materiałów wybuchowych na nieszkodliwą substancję, ale tego nie zrobili. Według informatora wewnątrz FBI Emmett Salem, bez wiedzy FBI w tym czasie, Salem nagrywał wiele rozmów z oficerami prowadzącymi. Faktycznie nagranie, gdzie Salem rozmawia z jego kontaktem FBI Donem Antizef, zostało opublikowane rok po procesie. Jesteś opłacany regularnie za dobre informacje. Chodzi mi o wydatki trochę nietypowe. Było to trochę wątpliwe. Nie mów Nancy, że ci to powiedziałem, ale ja muszę oczywiście jej powiedzieć. Dobrze więc, jeżeli musisz, to powiedz. Tak, ponieważ wiesz, kobieta była uczciwa i ja byłem uczciwy. Wszystko zostało przedłożone za potwierdzeniem odbioru. Tak, wiem, teraz to jest wątpliwe. Nie jest wątpliwe, jest jak trochę nietypowe. Och, dobrze, wiesz, nie myślę, że było. Jeżeli tak myślisz, to w porządku, ale ja tak nie myślę. Bo zaczęliśmy już robić bombę, która poszła do World Trade Center. Była robiona pod nadzorem biura IDA. I zostaliśmy o tym poinformowani. I wiedzieliśmy, że bomba zaczęła być robiona. Przez kogo? Przez waszego tajnego informatora. Co za piękna, wielka sprawa. Śledząc proces muzułmanów, którzy byli zbyt niekompetentni, żeby wykonać własne bomby i zaparkować auto we właściwym miejscu, Salem został objęty przez FBI programem ochrony świadków. Nigdy więcej już o nim nie słyszano. Przed największym i najbardziej niszczycielskim atakiem terrorystycznym na ziemi USA, Stany Zjednoczone utrzymywały status jednego supermocarstwa na świecie. Brzeziński rozważał w 1997, że ten geostrategiczny sukces stanowiłby przymiarkę do dziedzictwa amerykańskiej roli jako pierwszej i jedynej globalnej olbrzymiej władzy i jedyną drogą do tego, aby zmobilizować Amerykanów, byłaby naprawdę masowa i szeroko postrzegana bezpośrednia zewnętrzna groźba. We wrześniu 2000 neokonserwatywny think tank, zwanym projektem dla nowego amerykańskiego stulecia, powtórzył wnioski Brzezińskiego, mówiąc, że Stany Zjednoczone są jedyną supersiłą, łącząc znakomitą wojskową siłę z globalnym technologicznym przywództwem i największym rynkiem na świecie, silnik dla idei nowego porządku świata. Członkowie PNAD, w tym Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Jeb Bush, Scott Ralby, William Crystal i Paul Wolfowitz. Zakres i trudności z wprowadzaniem projektu w życie. Piszą oni, że proces transformacji jest możliwy, ale bardzo długi, jeżeli nie zdarzy się żadne katastrofalne i katalizujące wydarzenie, jak nowy Pearl Harbor, co zatoczyło koło w ataku z 11 września 2001 roku. W moim poprzednim filmie Fable TNMS przedstawiłem szczegółowo saudyjskie, pakistańskie i izraelskie powiązania i ich związki z międzynarodowymi operacjami wywiadów.
Na początku lat 80. Bin Laden współpracował z agentami wywiadu amerykańskiego w pakistańskim wojsku i krajach arabskich. Zbudowali szeroko sięgającą tajną siatkę. Rekrutowali i finansowali muzułmańskich bojowników do walki z sowiecką armią. Porywacze byli szkoleni w amerykańskich wojskowych ośrodkach i chronieni przez FBI i CIA. Ćwiczenia wojskowe prowadzone były do 911 i także miały miejsce w dniu ataku. Linia otwarta kropka, dowództwo tu sierżant Richmond. Sierżant Richmond, odbiór sier. Richmond, jak idzie test kontrolny? Dobrze mi idzie. Ok, chcę byś zblokował wszelkie dane z ćwiczeń trafiające w tej chwili do HNMO Untime. Odbiór, zrozumiałem. I pozostawaj w zawieszeniu, dopóki nie potwierdzę, że jesteś odłączony jedynie pod kątem ćwiczeń. Ok, nie wprowadzaj więcej danych pod kątem ćwiczeń i czekaj. Mam HNMO Untime na linii. Kończę wprowadzanie wszelkich danych z ćwiczeń. Kropka, zdejmujemy wszelkie dane z tych ćwiczeń. Program czarnych operacji, OPS, możliwe zagrożenie. I zaangażowanie tajnego rządu. Dzisiejszego ranka dowiedzieliśmy się, że wiceprezydent nie był jedynym wysłanym w niewiadome miejsce. Że cały zastępczy rząd tam był i jest do tej pory. I może tam być tak długo, jak przynajmniej nikt nie może sobie wyobrazić. A także dużo, dużo więcej razy. Rząd kłamał o 911 wielokrotnie i opanował Bliski Wschód. W czasie, gdy tworzył państwo policyjne, odbierając wolności obywatelskie. I oczywiście budując nowy porządek świata. Istnieje szansa dla prezydenta Stanów Zjednoczonych użycia tej katastrofy do wykonania tego, do czego jego ojciec użył tej frazy tylko raz, jak pamiętam. I nie była używana od tego czasu, to jest nowego porządku świata. Wiemy teraz, że 11 września 2001, tego co możemy nazwać nowym porządkiem świata. Nowy porządek świata, o którym tego prezydenta, ojciec, mówił z wielkim entuzjazmem. Wygląda na priorytetowy plan tej administracji. Podczas administracji drugiego Busha, ogromna liczba wolności obywatelskich została otwarcie i bezczelnie odebrana po 911, wprowadzenie w życie ustaw Patriot Act, Military Commission Act oraz innych szokujących, antykonstytucyjnych legislacji. Było możliwe dzięki niewiarygodnemu strachowi, generowanemu przez media. Wszystko to w imię bezpieczeństwa w kraju. Sama wojna przyniosłaby ogromne zyski dla kompleksu wojskowo-przemysłowego. Globaliści zdobyliby więcej władzy i kontroli nad zasobami Bliskiego Wschodu i stało się tak, jak zaplanowali. Unia Euroazjatycka pod ich kontrolą. Chociaż władza twierdziła, że będą walczyć o naszą wolność poza granicami, niszczyli pokryjomu naszą suwerenność. Rozszerzając naftę, mieli możliwość umocnić władzę w wewnętrznym froncie poprzez deindustrializację Stanów Zjednoczonych przez CAFTA, strefa wolnego handlu Ameryki Środkowej, jak również SPP, partnerstwo w bogactwie i bezpieczeństwie. Jednakże przeciwnicy mówią, że ta inicjatywa to nic innego, jak plan stworzenia Unii Północnoamerykańskiej, która wyeliminuje suwerenność wszystkich trzech narodów, budując północnoamerykański układ wolnego handlu. Sekcja NAFTA w Departamencie Handlu jest zajęta sporządzaniem aktów prawnych i zarządzeń dla Unii Północnoamerykańskiej, Unii Kanady, Ameryki i Meksyku. Prezydent odbył tajne spotkania i podpisał co najmniej dwie umowy pod programem Partnerstwa w Bogactwie i Bezpieczeństwie. W celach określonych przez prezydenta Busha, Foxa i premiera Paula Martina jest integracja do 2010 roku. To jest plan biznesowych i politycznych elit, który będzie kosztował Amerykanów utratę miejsc pracy i utratę suwerenności, ale spełniłby wizję ojca prezydenta. Teraz były pełnomocnik rządu USA do spraw handlu Robert Zoellick znów o tym mówi ze wznowioną siłą, tym razem o nowym porządku świata w związku z biznesem, w sferze handlu i polityki gospodarczej. To jest agenda, która idzie ramię w ramię ze Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i Kanadą, pracująca cicho i za kurtyną, aby rozwinąć wspólny rynek i wspólne zniesienie kontroli dla zysków międzynarodowych korporacji. To jest nadzwyczajna dla mnie arogancja, ten pomysł. Prosty sposób, aby wyrzucić narodową suwerenność, ale oni próbują to zrobić. Ludzie lepiej rozumieją, że oni mają na myśli dokładnie to, co mówią. To nowy porządek świata, który próbują stworzyć. DOPS, jedyna kotwica w mediach głównego nurtu, który przedstawiał go, szybko zrezygnował, zaraz po tym, jak został ostrzelany w swoim domu. Elity nie planują czekać na uformowanie się tych unii przed wprowadzeniem następnego kroku rządu światowego poprzez olbrzymi globalny kryzys gospodarczy.
gospodarczy ostatnich lat, będą mogli zdewaluować i osłabić dolara, światową rezerwę dewizową. Pozwolili rezerwie federalnej IMF skonsolidować władzę poprzez przejęcie kontroli nad Komisją Papierów Wartościowych, jak również wyemitowaniem globalnej waluty w miejsce dolara. Ukryte pod jednostką Special Driving Rights specjalne prawa ciągnienia. Ten aspekt nowego porządku świata został ogłoszony na G20 w kwietniu 2009 roku. Jest wielka sprawa, która stanie się na szczycie G20 w Londynie, którą ukrywają, kamuflują, nie mówią nic o niej. Koordynacja międzynarodowych regulacji. To, co mają zamiar zrobić, to dać nasz FED i nasz SET pod kontrolę i wpływ IMF. Nowy porządek świata, to co tam planują. Podkopać amerykańską walutę, to wszystko jest po prostu smutne. To, co naprawdę jest, to podkładanie amerykańskiej gospodarki pod międzynarodowe regulacje. Tak, i ci ludzie, którzy będą wrzeszczeć, och, UM ma zamiar przejąć rząd światowy, teorie spiskowe, będą szaleńcami, ale teraz mają rację, tam jest 20, lub obojętnie ile ludzi na G20, powiedzmy 20 ministrów, tysiące nas, a nasze głosy nie mogą być słyszalne. Kiedy Geithner powiedział, że będzie otwarty na pomysły światowej waluty w zeszłym roku, właśnie, tak, ci ludzie od teorii spiskowej mówili i sugerowali to przez lata. Nie mylisz się. Masz rację. Gotówka zaczyna być usuwana. Gotówka będzie w większości wyeliminowana. Albo, niezwykle trudna do użycia w wielu sytuacjach, będziesz musiał używać globalnej waluty albo elektronicznej. Pomimo, że fizycznie globalna waluta jeszcze nie istnieje, grupy takie jak BRICS otwarcie promują rezerwy w nowej walucie, co jest konglomeratem Brazylii, Rosji, Indonezji i Chin. Pozwólcie wszystkim na całym świecie używać jednej waluty. Niektórzy pomyślą, że to dobry pomysł. Rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew ostatnio pokazał próbkę nowej monety, nowej światowej waluty na G8 w lipcu 2009 roku. My dzisiaj także uzgodniliśmy dodatkowe środki w kwocie 1 biliona dolarów, dostępnych dla światowej gospodarki poprzez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i inne instytucje. W tym 250 miliardów ze specjalnego Special Driving Rights, rezerwy walutowej IMF, prawa ciągnienia będą wydane dla krajów, które są członkami Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Myślę, że nowy porządek świata wyłania się razem z jego założeniami nowej i postępowej epoki międzynarodowej współpracy. Głowa Unii Europejskiej, zwanej także rządem światowym. Rok 2009 jest pierwszym rokiem rządu światowego ustanowionego na G20 w środku kryzysu finansowego. Gordon Brown odwoływał się do światowej konstytucji. Potrzebujemy teraz nie nic innego jak światową konstytucję dla światowego systemu finansowego. Obydwaj Gordon Brown i Barack Obama stali się następnymi angloamerykańskimi rzecznikami nowego porządku świata. Po tym jak Bush i Blair wycofali się, tu jest Gordon Brown przed wyborem na premiera. I dopiero teraz możemy zacząć rozumieć, co porządek świata, co globalizacja przynosi i jak będzie wyglądać. Ale co nowy porządek świata znaczy dla krajów takich jak nasz, które oczekują sukcesu? I pytaniem dla nas jest, jak rozpoznać i opanować wszystkie te wyzwania, aby zapewnić Brytanii te bogactwa, tę rywalizację w procesie i zrozumienie. Zrozumienie, że to, w co wierzę, wiedzie do sukcesu. To nowy porządek świata. Ten nowy świat się wyłania. To jest nowy porządek świata ze znacząco różnym i radykalnie nowym wyzwaniem na przyszłość. Prezydent Barack Obama ma także podobne wizje globalizmu. Tu w Berlinie w Niemczech w lipcu 2008. Jak media nazwały jego przemówienie NWO? A więc dziś wieczorem w Berlinie były nadzwyczajne sceny. Tysiące ludzi przybyło, aby posłuchać Baracka Obamy, wygłaszającego kluczowe przemówienie dotyczące polityki zagranicznej podczas jego podróży po Europie. Pełen nadziei demokratyczny prezydent przekazuje swoją wizję dla miejsca Ameryki w nowym porządku świata, w tym nowym świecie, tak niebezpiecznych prądów, które przytaczają się szybciej, niż nasze wysiłki mogą je opanować. Dlatego nie możemy sobie pozwolić na bycie dzielonymi. Żaden naród, nieważne jak duży i silny, nie może pokonać takich wyzwań samotnie. Ale brzemię światowego obywatelstwa łączy nas razem. W tym nowym wieku Amerykanie, podobnie jak Europejczycy, będą musieli zrobić więcej, nie mniej. Partnerstwo i współpraca pomiędzy narodami nie jest wyborem. Jest jedyną drogą, aby uchronić
nasze wspólne bezpieczeństwo i idąc dalej, naszą wspólną ludzkość. Dlatego Ameryka nie może się zwrócić do środka. Dlatego Europa nie może się zwrócić do środka. Ameryka nie ma lepszego partnera niż Europa. Teraz nadszedł czas, aby budować nowe mosty wzdłuż świata. Tak mocny jak ten, który łączy nas przez Atlantyk. Nadszedł czas, aby połączyć nas przez stałą współpracę i silne instytucje, dzielić poświęcenie i globalne zaangażowanie w postępie, aby odpowiedzieć na wyzwania XXI wieku. Barack Obama był także pierwszym prezydentem zasiadającym na fotelu przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie dalej przytacza swoją wierność światowemu rządowi. W czasach, kiedy nasze przeznaczenie jest wspólne, siła nie jest już grą zero suma. Żaden naród nie może lub nie powinien próbować dominować nad innymi. Nowy porządek nie wyniesie jednego narodu lub grupy ludzi ponad innych, odnosząc sukces. Nie będzie utrzymywana równowaga sił między narodami. Tradycyjny podział świata na południe i północ nie ma sensu w połączonym świecie. Myślę, że jego zadaniem będzie rozwój pełnej strategii dla Ameryki. W tym czasie, kiedy naprawdę tworzony jest nowy porządek świata, to wielka okazja. Globaliści, którzy wiedzą, że Obama ma zamiar lansować ich plan, chcą zrobić coś na kształt superbohatera. Tak, aby nikt nie pytał, co on robi. On jest w dużej mierze produktem systemu, że jest technicznie odpowiedzialny. Sam Obama i sama Partia Demokratyczna nie są odpowiedzialne za tą jego olbrzymią gwiazdorską pozycję. To zostało zrobione przez media z założenia, że Obama jest apolitycznym globalistą, który utrzymuje, że żaden naród nie może być ponad innym, zaprzeczając swojej polityce. Może powinniśmy się skierować się bardziej w kierunku społeczeństwa jak Chiny, jeżeli to tak wygląda. Przecież w 60. rocznicę utworzenia reżimu komunistycznego przez Mao, Empire State Building, dumny symbol Stanów Zjednoczonych, został oświetlony kolorami komunistycznej partii, w połowie dookoła budynku, faktycznie, w relacji z konferencji IONS w Kopenhadze. W grudniu 2009 Washington Post zamieścił taki nagłówek: kopenhaskie klimaty pokazują, że nowy porządek świata może być prowadzony przez USA, Chiny. Kopenhaska konferencja została scharakteryzowana jako szczyt, który uratować by miał planetę od skutków globalnego ocieplenia spowodowanego przez człowieka poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Kiedy spojrzeć w prawie 200-stronicowy dokument, który został zaproponowany, staje się jasne, że to jeszcze jedna próba stworzenia rządu światowego i wprowadzenia globalnych podatków. Rozdział 38 przedstawia plan stworzenia nowych instytucjonalnych umów pod konwencją, które będą oparte na trzech podstawowych filarach: rządowym, mechanizmach ułatwiających i mechanizmach finansowych. Rozdział 47 podrozdziałów omawia schematy ogranicz i handluj, podatki od węgla oraz użycie nowych i istniejących elastycznych mechanizmów rynku węgla. Ten schemat ogranicz i handluj jest po prostu planem przyszłego przeniesienia bogactwa od biednych do ultrabogatych. Jednym ze sposobów, aby przeprowadzić te zmiany, będzie rząd światowy i globalne umowy. Sam fakt, że nasz prezydent był tam obecny, powinno być wzięty pod uwagę jako zdrada. Zaledwie kilka tygodni przed konferencją klimatyczną media ujawniły tajne maile, które potwierdzały, że wielu wiodących naukowców z ONZ dopuszczało się oszustw w celu promowania poglądów, że spowodowane przez człowieka globalne ocieplenie jest spowodowane dwutlenkiem węgla i toksycznymi gazami. W rzeczywistości oni przyznali, że klimat Ziemi się ochładza w ostatniej dekadzie i że mieli oni zniszczyć źródła danych w celu zapewnienia środowiska naukowego, tak aby nie mogli zweryfikować ich wniosków. Fidons był zmuszony do rezygnacji i ze stanowiska na Uniwersytecie East Anglia. Uniwersytet Penn State wszczął śledztwo przeciwko Michaelowi Mannowi. Z powodu skandalu wiele krajów odmówiło podpisania porozumienia. Natomiast tylko 25 głów państw, w tym także gwiazda roka prezydent i zbawiciel Barack Obama, podpisał w krótszym czasie obszerniejszą zgodę. Z dokumentu wynika, że będzie utworzony wysokiego poziomu panel i strony będą podlegać krajowemu audytowi, nadzorowi i ocenie. Konferencja klimatyczna w Kopenhadze jest następnym krokiem w kierunku rządu światowego na naszej planecie. Pomysł, że dwutlenek węgla, siła życia dla roślin na naszej planecie, jest toksycznym gazem i powinien być opodatkowany, jest śmieszny. Było wiele okresów, kiedy Ziemia miała więcej dwutlenku węgla w atmosferze niż obecnie, w obszarach, gdzie zdarzały się erupcje wulkaniczne, które emitują wielkie ilości dwutlenek węgla. Rośliny skorzystały i nie mają żadnego negatywnego wpływu na otaczające środowisko.
środowisko, a także na tubylczą ludność. Nadwyżki dwutlenku węgla. Globaliści lansują tą teorię, aby trzymać ludzkość w strachu. Nie tylko aby stworzyć rząd światowy i wprowadzić podatek od dwutlenku węgla, ale aby literalnie kontrolować całą planetę. I nawet jeżeli istnieje ciemna strona kłamstwa globalnego ocieplenia spowodowanego przez człowieka. W rzeczywistości to tu chodzi o kontrolę populacji. Ted Turner ujawnia to w wywiadzie z Charlie Rose. Musimy ustabilizować populację. Kiedy się urodziłem, było 2. Myślnik, w takim razie, co jest nie tak z populacją? Mam namysł i kropka, jest nas za dużo. Dlatego. Dlatego mamy globalne ocieplenie. Mamy globalne ocieplenie, bo zbyt dużo ludzi używa zbyt dużo rzeczy. Musimy ustabilizować populację na zasadzie dobrowolności. Każdy na świecie musi wziąć odpowiedzialność za siebie, mieć jedno lub dwoje dzieci. Niezrobienie tego spowoduje katastrofę. Temperatura wzrośnie o 8 stopni. Wzrośnie o 8 stopni w 10. Może nie w 10, ale w ciągu 30 lub 40 lat. I zasadniczo żadne zbiory nie urosną. Większość ludzi umrze, a reszta z nas stanie się kanibalami. Cywilizacja upadnie. Nieliczni, którzy przeżyją, będą żyć w upadłych państwach jak Somalia albo Sudan. W warunkach życia nie do zniesienia. Będą panować takie susze, że żadne zboże nie będzie mogło urosnąć. To będzie. Nierobienie niczego w tym kierunku to samobójstwo. Niewiarygodne. Kiedy Turner spotkał się z innymi globalistami, Davidem Rockefellerem, Warrenem Buffettem, Billem Gatesem, Michaelem Bloombergiem i nawet z Oprah Winfrey, aby omawiać kontrolę populacji, byli przedstawiani jako superbohaterzy. Za zamkniętymi drzwiami w tym nowojorskim kampusie odbyło się tajne spotkanie najpotężniejszych ludzi świata. Gates, Buffett, Bloomberg, Winfrey. Było jak? Pięknie. Było jak spotkanie super przyjaciół w wielkiej sali Ligi Sprawiedliwych. Zgromadzili się 4 najwięksi bohaterowie świata na spotkaniu razem z innymi, między innymi George'em Sorosem, Tedem Turnerem, Davidem Rockefellerem, wartymi 125 miliardów dolarów. Nowy Superman i cudowna kobieta, wspaniali bogaci przyjaciele. Nie walka złych, ale walka o dobro. Ni mniej, ni więcej. Czy superbohaterowie nie opowiadają się za polityką jednego dziecka? Czy superbohaterowie nie opowiadają się za kontrolą populacji? W ostatnim wywiadzie twierdzi on, że idealna byłaby populacja 2 miliardów ludzi. To znaczy, że około 4 miliardy musi umrzeć, aby pomieścić człowieka, który ma więcej areałów niż ktokolwiek inny na tej planecie. Nie zapominajmy, że Ted Turner jest prezesem Fundacji Narodów Zjednoczonych. Jest niezliczona ilość przykładów, jak zostaliśmy zindoktrynowani, aby zaakceptować warunki tego rodzaju i uwierzyć, że to człowiek i jego działalność stanowi problem. Od promowania obrońców klimatu, jesteśmy policjantami węgla czujnymi na niszczycieli energii, poprzez fałszywych liberałów i konserwatystów razem wziętych, lansujących zmianę klimatu. Spójrzmy prawdzie w oczy. Jesteśmy na przeciwstawnych biegunach. Nie możemy stać dłużej osobno. Jestem po lewej, ja zwykle po prawej i mocno się nie zgadzamy. Za wyjątkiem tej kwestii, kropka, powiedz im, co to jest. Wielebny pap, to jest nasza planeta, troska o nią jest niezmiernie ważna. My wszyscy musimy wspólnie pracować, liberałowie i konserwatyści, więc przyłącz się do nas. Właściwa rzecz, którą należy zrobić. Powtarzasz się. Nic nie powstrzyma nowego porządku świata w zdominowaniu planety. Czy to będą morderstwa, wojny opierające się na kłamstwie, czy nawet fałszerstwo zmiany klimatu, więc nie powinno być zaskoczeniem, że układają oni tory, szkicując i planując nasze życie na lata. Wielu ludzi było świadomych, że administracja Busha była zaangażowana w zlecanie zakładania podsłuchów obywatelom amerykańskim. To czego oni nie wiedzą, to że zgodnie z nakazem sądu, wszystkie większe firmy telekomunikacyjne mają potajemnie zbierać zapisy z naszych rozmów i dane z naszych komputerów i dostarczać je do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Słyszałeś pewnie o tym, że rząd podsłuchuje nasze telefoniczne rozmowy bez nakazu, ale jest dowód na to, że twoje maile są także kopiowane. Rząd zgromadził większość maili w ramach części swojego antyterrorystycznego programu. Ten program był krytykowany jako nielegalny, ponieważ brakuje w nim jednego ważnego elementu. Nakazu przeszukania. Kilka lat temu Klein zaczął podejrzewać, że firma telekomunikacyjna AT&T zainstalowała tajny sprzęt informatyczny przeznaczony do szpiegowania ruchu w internecie na zamówienie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To mały fragment całości obrazu. AT&T nie jest jedyną firmą zaangażowaną w ten proceder, a e-maile nie są jedyną kwestią. NSA zainstalowała system Narus Insight, który jest w stanie monitorować miliardy ruchów na minutę w internecie. Jest w stanie monitorować każdy ruch wykonany w systemie. Wszystkie odwiedzane strony, wszystkie wysłane wiadomości i różne typy transakcji. W tajnym pomieszczeniu w AT&T jest sprzęt, który umożliwia rządowi mieć wgląd w każdą informację przechodzącą przez internet i dokładną analizę tego, co ludzie robią. Tu jest inny dokument wymienia firmy Narus.
Narus robi oprogramowanie komputerowe, więc może przełknąć i przeanalizować 10 GB informacji na sekundę. Znaczy to, że mogliby przejść przez wszystkie książki w Bibliotece Kongresu w ciągu niewiele większego czasu niż 15 min. Dokumenty Kleina i inne miały zostać przedstawione, ale zostały ocenzurowane przez NSA. Bankston nie ma uprawnień, aby mówić o szczegółach dokumentów od czasu, gdy rząd je opieczętował, ale mówi, że to, co tam jest, wypacza umysł. Mówimy o obfitej porcji całego ruchu komunikacyjnego w Stanach Zjednoczonych. Ta polityka dostała ochronę od administracji Obamy i jest kontynuowana po dzień dzisiejszy. Prokurator generalny Holder odrzucił wszystkie wnioski do sądu, jakie składał kilkakrotnie Klein i inni zresztą także. Kolejny raz powołując się bezpieczeństwo narodowe, tego co było republiką konstytucyjną, a nie masowo skorumpowanym państwem. Życie w nowym porządku świata, który jest już w fazie blisko ukończenia, dla przeciętnego obywatela, dla ludzi jak ty i ja, będzie w zasadzie niewolnictwem. Nigdy nie będziemy się w stanie posuwać naprzód. Nigdy nie będziemy w stanie zgromadzić tyle bogactwa, głównie aby się wycofać lub robić w życiu to, co chcemy. Będziemy lojalnie pracować dla człowieka. Oni tworzą zasadniczo system dwuklasowy, więc to będzie elita rządząca i wszyscy inni. I mam dla ciebie wiadomość, ty będziesz tym każdym innym. Budowany właśnie nowy porządek świata kręci się wokół zbudowania globalnej technopolii rządzonej przez elity, gdzie elita dominuje i kontroluje poważnie zredukowaną populację, którą będą traktować jak domowe zwierzęta. W nowym porządku świata ludzie są wrogami. Dokumenty wewnętrzne wypuszczone w marcu 2009 przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego mają na celu obywateli, którzy dyskutują o nowym porządku świata, ludzi, którzy identyfikują się z chrześcijaństwem, albo suwerennych obywateli, którzy podnoszą kwestię tego, że rząd to odchodzi od intencji konstytucji i są obrońcami silnych praw stanów USA. Ludzi, którzy są przeciw emigracji, stwierdzając, ekstremiści argumentują, że emigranci zabierają pracę obywatelom amerykańskim w czasie bezrobocia i nie płacą podatków. Ludzie, którzy są przeciwni bankowemu systemowi rezerwy federalnej. Ludzie, którzy pokazują konstytucjonalne lub liberalne materiały. Ludzie, którzy wspierają Rona Paula. I ci, którzy mają na zderzakach nalepki z retoryką antyrządową. Ten dokument, jeden z tysięcy, robi z każdego możliwego terrorystę. Z góry zakłada demonizowanie zwykłych obywateli, jednocześnie dając drakońską władzę państwu. Jesteś uznany za winnego, dopóki nie udowodnisz swojej niewinności. Tak jak rozwija się technologia, poszczególne części ich systemu nakazu i kontroli są testowane na całym świecie. Tutaj w domu, skauci są szkoleni do przejmowania powracających weteranów i rozbrajania wewnętrznych ekstremistów. Kiedy narodowe programy takie jak CTR szkoliły młodych ludzi do służby rządowi, zmieniłem się. Jestem zawzięty. W Wielkiej Brytanii zostało zainstalowane ponad 4 miliony kamer CCTV. To około 1 kamera na 14 obywateli. Ich celem nie jest rozwiązywanie przestępstw, bo wtedy 1000 kamer rozwiązywałoby tylko jeden przestępstwo. To jest po to, aby stworzyć plotkujące społeczeństwo, w którym każdy jest pod specjalnym nadzorem rządu i wszystkich dookoła rządu. Firma Internet Eyes płaci teraz ludziom za logowanie się do internetu i oglądanie obrazów z kamer CCTV w czasie rzeczywistym i wskazywania przestępców za gotówkę. Rodziny uznane przez rząd w Anglii i za społeczne są teraz poddane 24-godzinnemu nadzorowi przez CCTV w ich własnych domach. Program ten obejmuje 20,000 osób w Anglii i ma być podwojony w następnych 2 latach. Każdy twój krok w domu i na zewnątrz jest pod stałą inwigilacją elit kryminalnych, które działają ponad prawem. Jesteśmy stale pod mikroskopem. Ich działalność pozostaje w cieniu. Obama rozszerzył immunitet dyplomatyczny dla Interpolu. W rozporządzeniu wykonawczym R12425. Dalsze wzmacnianie kryminalnego postępowania naszego rządu na Bliskim Wschodzie, niekończące się wojny będą kontynuowane. Pod administracją Obamy wysłaliśmy dziesiątki tysięcy więcej oddziałów do Afganistanu, kiedy ta sama sieć przestawiona wcześniej w aferze Iran-Contra kontroluje rynek opium. W październiku 2009 zostało ujawnione, że CIA finansowała afgańską marionetkę Hamida Karzai, brata gubernatora wojskowego przez ostatnich 8 lat. Był on wiodącym dealerem opium w regionie. Wygląda na to, że ten sam kartel handlujący narkotykami w latach 80. tych i 90. nigdy się nie zatrzymał. Wreszcie, co jeszcze może rząd finansować z funduszy programów czarnych operacji poza granicami? Reżim Karzai ma całe oddziały wspierające narkotyki i my nie możemy ich tknąć. Przekształciliśmy cały Afganistan w głównego dostawcę heroiny na świecie. Stało się to pod nadzorem CIA. Dzieje się tak, kiedy wielu talibów jest na liście płacu USA. Czy to możliwe, że zatrudniamy talibów?
dowódca polowy, albo powinienem powiedzieć dowódca COCO. Generał Petraeus poczynił świadomy wysiłek, aby w ramach swojej strategii COIN zatrudniać miejscowych. Nie mogę mówić o tym na tym forum, ani nie jestem upoważniony, aby o tym mówić. Ale nie mam wątpliwości. Jednego dnia jesteś na jednej stronie rejestru, drugiego dnia możesz być po drugiej stronie. Biometryka została wprowadzona zarówno w Afganistanie, jak i Iraku, gdzie zdejmuje się ludziom odciski palców i skanuje tęczowki. Są elektroniczne bazy danych do prześwietlania mieszkańców, również testy DNA. Dotyczy to każdego, kto znajduje się w strefie walki. Każdy, kto wychodzi stamtąd, musi być biometrycznie zarejestrowany. Zeskanuj swoje tęczówki, zeskanuję twoje i zarejestruj się w systemie. Jak przerażający i tyraniczny to musi być system, ale żaden nie może być tak niebezpieczny jak implantem mikrochipu FOFIT. Pod różnymi pretekstami jak terroryzm, bezpieczeństwo, rozrywka, chipy są promowane i integrowane ze społeczeństwem. W 2001, zaraz po atakach 11 września, ta rodzina Jacobs została pierwszą wyposażoną w mikrochipy przed kamerami telewizji. Mamy rodzinę z Florydy, która toruje drogę w nowym, odważnym świecie. Są pierwszymi ochotnikami szczepienia implantów identyfikacyjnych w ich ciała. Po 911 byłam bardzo niespokojna o bezpieczeństwo mojej rodziny. W 2004 FDA zatwierdziła używanie technologii RFID do wszczepiania w ludzkie ciało. Jednakże badania z lat 90. pokazują, że wszczepianie mikrochipów ma związek z powstawaniem raka u zwierząt, ale to nie może spowolnić agendy kontroli. W Barcelonie jest trend wszczepiania chipów, aby otrzymać status VIP-a w ekskluzywnym klubie nocnym Baja. Proste machnięcie wzdłuż ramienia pozwala im wchodzić bez kolejki i nie płacić za drinki gotówką. Rząd meksykański także zaczipował pracowników z powodów bezpieczeństwa w 2004. Zaciekawiła nas dziś wiadomość, że ponad 100 osób, funkcjonariuszy organów ścigania w Meksyku, zostało zaczipowanych na ramieniu. Chipy te pozwalają na przeskanowanie człowieka, coś jak rodzaj kodu kreskowego przy kasie sklepowej. Prokurator generalny Meksyku i jego 160 deputowanych zostali zaczipowani implantami mikrochipów w ramiona. To jak powiedział prokurator generalny, ma zapewnić dostęp właściwych osób w zastrzeżone strefy. Dzisiaj oprócz wcześniejszych promocji mówiących, że to może uchronić twoje życie przez magazynowanie wszystkich medycznych informacji, zaczynają to promować jako urządzenie najnowszej generacji do gier wideo. Producent Sega Yu Suzuki planuje rozwój technologii i gier z użyciem implantów FOFIT. Stwierdził, ludzie, którzy mają jakiś rodzaj chipów w ciałach, mogą kontrolować swoje funkcje życiowe, więc to nie może być przerażające, ale jeżeli włożysz czujnik tutaj, wiesz, to trochę jak Matrix, jak on pokazuje na ręce, to nie jest coś tylko z przyszłości, niektórzy ludzie już je mają w swoich ciałach. Suzuki ma rację, nigdy nie było łatwiej zamówić mikrochip online i wszczepić go pod skórę. Mikrochipy wszczepione w twoje dłonie, ręce czy ramiona. To już się zaczyna. Niektórzy już mają wszczepiane do mózgów, które pomagają ślepym znowu widzieć, głuchym słyszeć i dużo, dużo więcej. Łącznie z możliwością ściągania informacji prosto z mózgu i natychmiast porozumieć się z kimś w świecie, tworząc światową świadomość. Jest bardzo interesujące, że droga, po której kroczy nowy porządek świata, przesuwa się względem systemu tożsamym z tym, czy to będą implanty mikrochip narfit, czy skany kciuka, czy to będą jakieś rodzaje tatuażu. Wyobraź sobie planetę, gdzie każda istota ludzka musi być oczipowana od urodzenia. To byłoby ostatecznym narzędziem wprowadzonym do panowania i kontroli przez system rządu światowego, gdzie elity rządziłyby masami, całkowicie kontrolując ich życie. To jest oczywiście straszne położenie dla nas wszystkich, którzy jesteśmy przekonani, że ten system powoli, ale pewnie niszczy ten kraj i powinien być zmieniony. Ale nie możemy liczyć na to, że wybrany prezydent to zrobi. Nie możemy liczyć na to, że wybrany kongres to zrobi. My musimy się jakoś zmobilizować przez zasoby technologiczne internetu, aby stworzyć jakiś nowy rodzaj politycznej siły w tym kraju. Więc czy jest coś jeszcze, co powinniśmy wiedzieć o klasie panującej? Politycy, biznesmeni, przywódcy i osobistości medialne są często przedstawiane jako filary moralności, a sami siebie przedstawiają jako chrześcijańskich konserwatystów. Nic nie może być dalsze od prawdy. W rzeczywistości wielu z elit było zbyt czystych w młodych latach, aby brać udział w okultystycznych rytuałach. Ci, którzy uczęszczali do Yale, byli indoktrynowani przez czaszkę i pisztele. Elitarne tajne stowarzyszenie pod płaszczykiem braterskiego zakonu. Uniwersytet Yale w tym
tym roku kończy 300 lat, ale jak odwiedzisz kampus, zobaczysz, że jest pełen egzotycznych domów klubów, które wyglądają jak grobowce, gdzie legendy Yale miały swoje spotkania. Jego prestiż i ważność w większości wyparowały, ale rytuały są ciągle tajemnicą, więc jak usłyszeliśmy, że jacyś przedsiębiorczy operatorzy kamer potrafili podejrzeć sławne stowarzyszenie Czaszki i Piszczele, nie mogliśmy się oprzeć. Czaszka i Piszczele, ludzie mówią, że to braterstwo na Uniwersytecie Yale. Ale tak naprawdę to podyplomowa organizacja. Zostało założone w 1832 roku i to niejako normalne bractwo. Ludzie nie składają przysięgi. Ci ludzie wybierają tych, których chcą, aby dołączyli. Więc robią rekrutację. Rekrutują 15 osób każdego roku. Ludzie, których wybiorą, zostaną potężnymi ludźmi w przyszłości. Rekrutują, kiedy są juniorami w koledżu. Wielu z tych ludzi pochodzi z bardzo bogatych i wpływowych rodzin, ponieważ wiedzą, że taka osoba będzie miała zasoby, aby wynieść ich na silną pozycję z korzyścią dla klubu. To wideo pokazuje neofitę lub nowicjusza całującego Czaszkę. Następnie przedstawienie udwania składania ludzkiej ofiary. Przerażające wrzaski na taśmie zawierają śpiewy diabła równego śmierci, śmierci równej diabłu. Prawda. Wśród absolwentów są senatorowie John Kerry i John Hafe II. Szefowie gabinetu Yaakov El Harriman. Trzech prezydentów, William Taft, George Bush i George W. Bush, który był niechętny mówić o czaszkach i piszczelach. Czy to ciągle istnieje? To nie tajemnica, nawet nie jestem pewien, czy wciąż istnieje. Byli członkowie czaszki i piszczeli i obecni członkowie zostali prezydentami, szefami CIA, senatorami, głowami biznesu. Mam na myśli olbrzymie korporacje. Ci ludzie tworzą sieć, która wciąga ich na pozycję władzy, o której większość ludzi może tylko marzyć. Bush startował przeciwko swojemu koledze z czaszki i dalekiemu kuzynowi Johnowi Kerry w 2004 roku. Obaj jesteście członkami czaszki i piszczeli tajnego stowarzyszenia na Yale. Możesz nam coś o tym powiedzieć? Nie za bardzo, bo to tajemnica. Jest tam tajne powitanie? Tajny kod. Życzyłbym sobie, żeby były tam jakieś sekrety, które mógłbym zaprezentować. 322. To tajny numer. Są tam różne rodzaje tajemnic. Tim, obaj byliście w czaszce i piszczelach tajnym stowarzyszeniu. To tajemnicami możemy o tym rozmawiać. Co to znaczy dla Ameryki? Teorie konspiracyjne się rozszalały. Jestem pewien, że tak, nie wiem. Nie widziałem. Numer 322 znak zapytania ja. Uch, to jest rozbudowany okultyzm. Rytualny. Wejście do grupy oznacza bycie członkiem na całe życie. Ta kultura śmierci i okultyzmu kontynuowana jest długo po koledżu. W późniejszym życiu te pogańskie rytuały są odprawiane wśród sekwojowych lasów w Sonoma w Kalifornii. Czym jest Bohemian Grove? To rodzaj letniego obozu dla wpływowych mężczyzn zbierających się w wielkim sekrecie. Ta grupa powstała w końcu lat 1800, założona przez artystów, przemysłowców i polityków. Bohemianie czczą sobie jako ich bóstwo. Aztekowie, Majowie, inne nacje Mezoameryki uważały Sowę za symbol zniszczenia i śmierci. Dlatego właśnie rytuał otwarcia w klubie to kremacja troski. Podczas tego rytuału wizerunek niemowlęcia jest przepychany wiosłami przez wodę, poprzez grimara perii oddawany wysokiemu kapłanowi, który następnie rzuca na ołtarz ofiarany z ognia, jako ofiarę dla wysokiej na 40 stóp sowy. Jest to rytuał naziemny, którego celem jest wypalenie. Sumienie jest symbolicznie odrzucane na bok, aby mogli oni zignorować ból, jaki zadają innym w postępowaniu w ich agendach. W ceremonii zwanej kremacją troski, która rozpoczyna dwutygodniowe obozowisko, kiedy ciało martwej troski symbolizującej żałość i troskę jest palone na ołtarzu przed wielką statuą sowy. Kiedy ceremonia się kończy, oni zaczynają się weselić i krzyczeć. Musisz sam siebie zapytać dlaczego? Dlaczego ktoś chce robić takie rzeczy? Nie mówiąc już o ludziach z elit. I jeżeli spojrzysz na elitę poprzez historię, wielu ludzi, którzy osiągnęli władzę, jest powiązanych z okultyzmem. Oni szukają ponadnaturalnej drogi, aby zdobyć władzę. Dlaczego chrześcijańscy konserwatyści tacy jak Bushowie i Newton Gingrich przyjeżdżają do Grove? Ja przynajmniej nie będę zaproszony do Renaissance w weekend. Albo do układu Bohemian, gdzie Neft, Rush i Dick wszyscy usiądą w tipi na klęczkach, chwaląc w tamtamy. Dlaczego media zaledwie wspominają o Grove? Ponieważ wielu z nich tam bywa.
późniejszy polityk, karykaturzysta Phil Frank z San Francisco Chronicle, rysuje reportera myślącego o lojalności do Bohemian Grove i zbiera notatki do artykułu. Historię o tym, co się dzieje w tych sekwojowych lasach, trudno ustalić. Statua naziemna w kampusie przypomina Bohemianom, aby trzymali usta zamknięte o Grove. Wiele światowych wydarzeń było obmyślone w Grove, włączając w to skonstruowanie bomby atomowej. Rozmowy w Grove w latach 1930-tych pomogły liderom rozwijać energię atomową i skonstruować bombę. Każdy republikański prezydent od Calvina co Lidwe był członkiem, także wielu demokratów, włączając im jego Cartera. Jeżeli spojrzysz na listę członków Bohemian Grove i na Radę Stosunków Zagranicznych Grupę Bilderberg, wiele kluczowych osób się z nią pokrywa i są zaangażowane w liczne grupy. Oprócz pogańskich rytuałów, jakie mają tam miejsce, ten męski klub zajmuje się też ciemniejszymi tematami, poprzez sztukę Montezumy, prezentującą azteckie składanie ludzkich ofiar, i Fausta, z jego reprezentacją Mefista. Niektóre z tych przedstawień są niepokojąco okrzykliwe. Wielu z tych ludzi elit ma skłonność do przebierania się i pokazów śpiewaczych, prawdopodobnie dlatego, że wielu z tych mężczyzn jest homoseksualistami. Każdego roku wielu z nich jest zamieszanych w skandale lub próbują wywołać skandale. W zeszłym roku, w 1980, prezenty w Fortunie 500. Bohemian Grove, gdzie bywam od czasu do czasu. Jest najbardziej cholerna rzecz, jaką możesz sobie w ogóle wyobrazić. W 2004 New York Post doniósł, że homoseksualna gwiazda porno Hart Savage będzie obsługiwać magnatów w Bohemian Grove. W ostatnich latach wielu polityków było zamieszanych w skandale, włączając senatora Larry Craiga, który próbował uprawiać seks z tajnym oficerem w 2007. Jeszcze bardziej szokujące były doniesienia w 2004. Prawicowy bloger James Guckert, który miał niespotykany dostęp do Białego Domu podczas wojny w Iraku, był w rzeczywistości Jeffem Gannonem, męską prostytutką dla militarystów. Podczas jego dwuletniego pisarstwa dla Gopusa i Talon News, Gannon odbył 200 oficjalnych wizyt w Białym Domu. Co dziwne, ponad 2000 tych wizyt miało miejsce poza oficjalnym grafikiem spotkań. On nie rejestrował wejść lub wyjść w Secret Service, przy wielu okazjach wchodząc i wychodząc, jak mu się podobało. Ten rodzaj działania nie był czymś nowym w Białym Domu. W 1989 nagłówki krzyczały chłopcy na telefon w Białym Domu. Na okładce Washington Times, Washington Times donosi dzisiaj przeciwko niezidentyfikowanym doradcom Białego Domu. Za czasów administracji Cartera będzie prowadzone śledztwo w związku z korzystaniem z serwisu Calboy. Gazety doniosły, że dwie męskie prostytutki odbywały nocne kursy do Białego Domu w ubiegłym roku. Tysiące wyciągów z operacji kart kredytowych zdobył Washington Times, który potwierdza, że klientami byli kluczowi urzędnicy. Za czasów administracji Busha i Reagana, oficerowie wojskowi, doradcy kongresowi, Amerykańcy i zagraniczni biznesmeni, ściśle powiązani z waszyngtońską elitą polityczną. Ten krąg rozciągał się poza Biały Dom, aż do sypialni kongresmenów na Barneya Franka. Barney Frank, jeden z dwóch otwarcie przyznających się do homoseksualnych członków kongresu, zwracał uwagę, korzystając z usług męskiej prostytutki, którego następnie zatrudnił jako osobistego pracownika. Mężczyzna otrzymał klucze od piwnicy apartamentu Franka w Capitol Hill. Frank płacił mu średnio $20,000 ze swojego portfela za bycie pomocą domową i kierowcą. Ale jak doniósł dziś wcześniej Washington Times, człowiek ten był na okresie próbnym skazany za zbrodnie seksualne i narkotyki i prowadził działalność prostytucyjną z domu Franka. Chociaż Frank próbował dowieść swojej niewiedzy to Stephen Gobie, prostytutka na telefon, zeznał, że Frank był całkowicie świadomy, co się dzieje, i nawet otrzymywał bezpłatne i zniżkowe usługi seksualne. Wydawało się to rozwiązane. Frank ostrzegł członków kongresu, aby zachowali milczenie pod groźbą ujawnienia tego seksualnego kręgu. Demokrata stanu Massachusetts Barney Frank, homoseksualista, grozi ujawnieniem swoich kolegów kongresmenów, o których wie, że są homoseksualistami. Chyba że zaprzestaną rozsiewania plotek. Przesłuchania zakończono i Frank został zwolniony. Kilku członków z komisji etycznej było zdegustowanych. Czy musimy tolerować, czy musimy akceptować członka tego ciała, który świadomie pozwala zrobić dom publiczny ze swojej rezydencji? Właśnie usłyszałem jedną z najmocniej wyedytowanych, wyselekcjonowaną bzdurę, jaka kiedykolwiek została zaproponowana, w mojej opinii, w tej Izbie. Raz jeszcze widzimy ludzi z najwyższych kręgów władzy, mających udział w najbardziej odpychających i dekadenckich przestępstwach. Oni nie dbają o kodeks postępowania, o to, czego nauczają wszystkie główne religie, aby traktować innych w sposób, jaki chciałbyś ty być traktowany. Później się maskują, pokazują fałszywą twarz, że oni są jak każdy inny, ponieważ przeciętny człowiek chce postępować dobrze, wierzy w jakiś rodzaj karmy.
Wierzy w jakiś rodzaj boskiej sprawiedliwości we wszechświecie. I ci ludzie muszą to pokazać z wierzchu. Że oni są jak przeciętne Joe i połowa Ameryki. Chodzą do kościoła raz na jakiś czas. Wierzą w życie po śmierci i boską sprawiedliwość. I muszą się z tej strony pokazać, że są tacy jak każdy inny. Po to, by zostać wybranym i zaakceptowanym. Żeby ludzie nie patrzyli na nich podejrzliwie. Ponieważ jeżeli ktoś otwarcie przyznaje, że jest ateistą lub należy do jakiegoś niejasnego wyznania, ludzie nie dadzą mu takiego samego poparcia i nie uwierzą mu łatwo. Rzeczywistość tych zachowań nigdy nie jest podawana do publicznej wiadomości. Media milczą na temat tych rewelacji. Niestety taki typ zachowań funkcjonuje po dziś dzień. Kongresmen z Florydy Mark Foley, przewodniczący podkomisji do spraw zaginionych i wykorzystywanych dzieci, występując w telewizji, chwalił Chris Hansens za złapanie seryjnego drapieżnika. Kawałek na główka z datą zrobi prawdopodobnie więcej niż wszystkie prawa, jakie możemy stworzyć. Foley później został zatrzymany za utrzymywanie seksualnych kontaktów z licznymi nieletnimi chłopcami. Kongresmen Mark Foley, człowiek, który bronił ustawy ochrony dzieci w 2006, zrezygnował po niestosowanych e-mailach i wiadomościach z komunikatorów, jakie wyszły na jaw, że wysyłał z kongresowych stron. Raz jeszcze, żadne oskarżenia nie zostały wniesione. Sam Foley zgłosił się do rehabilitacji. Nikt nie został oskarżony z żadnego przestępstwa. Klasa próżniacza postępuje jak cesarze rzymscy, oddając się ekscesom, seksowi z młodymi chłopcami, podczas gdy przedstawiają siebie jako ludzi pana. Szaleństwem jest, że pozwalamy pokręconej elicie z kryminalną klasą rządzić nami wtedy, kiedy pozują się na zbawców planety. Nauczyliśmy się, że nic ich nie powstrzyma, aby zrealizować swoje cele i nigdy nie zostaną zatrzymani za swoje zbrodnie. Oni raczej polują w systemie niż go chronią. To nie jest nowy porządek świata pokoju i pomyślności. To nie jest rząd światowy dla uratowania Ziemi. Podczas trudnych czasów musimy cały czas pozostawać czujni przeciwko pozornie pozytywnym rozwiązaniom narzucanym, aby dostosować się do ich celów. Kryzysy będą trwać nadal. Będziemy je spotykać za granicą czy w kraju. Wielkie i małe. To powracająca pokusa, aby mieć chęć na jakieś spektakularne i kosztowne działania, które mogłyby się stać cudownym rozwiązaniem wszystkich trudności. Jesteśmy straszeni przez superklasę, która kontroluje przepływ informacji i ukrywa technologię przed opinią publiczną. Perspektywa dominacji narodowych uczonych, zatrudnionych przez instytucje federalne, alokacje projektów i siła pieniędzy są zawsze obecne i muszą być poważnie obserwowane. Musimy też być sami czujni na niebezpieczeństwo, że polityka publiczna może sama się stać jeńcem naukowców i elity technologicznej. Czas odłożyć pilota od telewizora, wyłączyć swój Xbox i zacząć zwracać uwagę. Nadszedł czas, aby odejść od codziennych luksusów i popkultury i podjąć działania przeciwko monolitycznemu, skoncentrowanemu złu w celu ratowania tego, co pozostało z ludzkości. Musimy teraz zamienić naszą apatię na działania w celu pokonania tego niewidocznego imperium. Jak rozpoznać, czy mamy do czynienia z nowym porządkiem świata? Myślę, że dużo dziś usłyszymy na ten temat. Weź nowy porządek świata. To interesująca fraza. Myślałem trochę o strukturach świata. Właśnie, nowy porządek świata, jak każdy mówi, pokój może przynieść szkodliwy nowy porządek świata. Nowy porządek świata. Przestańcie szprycować waszymi celami narzucania nowego porządku świata. Ale on mówił o nowym porządku świata. Nowy porządek świata. To, czego potrzebujemy teraz, nowy porządek świata ze swingiem. Jedna wojna i zwycięstwo, czyż nie zrobi nowego porządku świata? Konserwatyści wierzyli, że Stany Zjednoczone Ameryki, raczej Stany Zjednoczone nowego porządku świata, ambicje stworzenia NWO. To jest nowy porządek? I oczywiście, co zostało nazwane NWO? Szacunek dla NWO. Widzimy, jak nowy świat przychodzi. To jest ten NWO, który chcemy próbować budować z jedynym supermocarstwem NWO. NWO. Do pokoju NWO. Powiem NWO, ponieważ chcę lepszych czasów. Podmiot NWO. Cała koncepcja nowego porządku świata jest czymś innym. Tak naprawdę mówi, że państwem jest Bóg. Państwo będzie odgrywać większą rolę w gospodarce nowego porządku. To, co chciał Wilson, było nowym porządkiem świata, a nie po prostu NWO. W celu rywalizacji w NWO. Rywalizacja tego NWO. To trzecia noga NWO. Mieliśmy Bank Światowy, mieliśmy INF, a teraz mamy Światową Organizację Handlu, raczej New World Order, ta nadzieja NWO. Budując NWO,
w NWOS XXI wieku. Nowy porządek świata mamy zamiar odłożyć na miejsce. W tym nowym porządku świata patrioci w tym kraju nie zobaczą swoich praw uszczuplonych w celu stworzenia nowego porządku świata. Prezydent Bush opisał jako nowy porządek świata, którym się teraz dzielę, mamy te same pragnienia. Nowy porządek świata jest na pewno tu robiony. Jesteśmy gotowi na nowy porządek świata? To jest odpowiednie i często kontrowersyjne pytanie. Nie usłyszysz, jak polityk mówi o sposobie tworzenia Ameryki, ale o przyszłości Europy i nowym porządku świata. Panie prezydencie, dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję gościć cię znowu. Mamy nadzieję zobaczyć cię ponownie.